Sponsorami podcastu są marki Play, Mubi, Gold Saver i Super Prezenty. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. W ogóle nie słyszę tego. Hej, hej! Witam was bardzo serdecznie. Minęła 20 w poniedziałek. Moi drodzy, kontynuujemy nasz maraton uśmiechu w audycji Wojewódzki Kędzierski w zeszłym tygodniu Anim Rumru, a teraz wy panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Sprostowanie. Sprostowanie musi nastąpić, bo Kuba przypomniał sobie, że kabaret Anim Rumru wspomniał o tobie, Lotku, i o twoim guście dotyczącym kabaretów. Tak, i co wspomnieli? Bo ja nie słyszałem. Że rozmawiali z tobą i że jesteś ich fanem. Dementi. A nie, to nie jestem fanem Anim Rumru. Zdecydowanie nie jestem fanem Anim Rumru. Ale nigdy nie byłeś? Czy... Nie. Nigdy. Nigdy. Jeśli chodzi o kabarety, jak byłem młody, to niektóre mi się podobały skecze, jak na przykład Moralnego Niepokoju, które skecze mi się podobały, czy... Mumio pewnie. Mumio oczywiście, ale Mumio to ja kochałem, że miałem nawet DVD ich materiału. Zresztą pamiętam tytuł, że to była lutownica, ale nie pistoletowa, tylko taka zwykła kolba. I ale Rafał Pacześ, jest... No bo wyjaśnijmy to i wrzućmy to do kosza. Jest jakiś antagonizm, który polega na tym, że kabarety czują, że zajęliście ich miejsce w przestrzeni publicznej, czy nie? Myślę, że to pokazuje frekwencja na wydarzeniach na żywo. Mm-hmm. I dlatego mogą mieć takie poczucie, że trochę mniej ludzi przychodzi na ich imprezy. No bo jeżeli my jesteśmy w stanie trzy razy zapełnić na przykład Atlas Arenę, a oni są w stanie do połowy zapełnić w 6 czy 7 kabaretów, no to coś pokazuje. Mm-hmm. Jeszcze mam taką ciekawą anegdotę a propos tego. Mieliśmy Please Stand Up w zeszłym roku w Giżycku, w amfiteatrze. Mm-hmm. I przed nami była jakaś gala kabaretowa i jakaś pani, która była na widowni na naszym występie... Pomyliła kolejność. Nie, powiedziała, że ojej, to normalnie można było kupić piwo czy coś, bo jak byliśmy na kabaretach, to była tylko jakaś maślanka ostrucka czy coś takiego, bo okazało się, że była sponsorem. Czyli widać... Maślanki byli. Święta się zbliżają, a ty, Lotek, lubisz kopać leżącego. Widzę. Ja dlaczego leżącego? Niektóre kabarety sobie dobrze radzą. Donówka. Donówka jest okej. Okay. Ja uważam, że kabaret Moralnego Niepokoju, jak nie jest w Polsacie, jest dobry. Jak jest w Polsacie, jest słabszy. Ale to trochę na własne życzenie, bo zwróć uwagę, że oni po prostu grali na żywo to, co grali w telewizji. Potem ludzie przychodzili na biletowaną imprezę i mówili, o, tego jednego skeczu nie znałem. Ale kabareciarze w ogóle mają pretensje do telewizji, że oni po prostu cały czas tłuką te same numery albo rozczłonkowują ich program i ten cały program jest już tak oklepany, że... Ale musieli wyrazić na to zgodę. No. Ale to trochę że... tak, jakby Lotek miał pretensje do YouTube'a, że 27 milionów ludzi zobaczyło jego program. Tak, i grał go na żywo znowu w następnym roku i mówił, no, coś mniej ludzi przychodzi. Dobrze, a żeby zamknąć aktualności, czy z duetu Grzegorz Braun i Gaśnica można wykroić kawałek dobrego monologu, panowie? Myślę, że można. Można, chociaż to już samo w sobie jest bardzo śmieszne, co się wydarzyło dla mnie. Ale to jest trudno w to uwierzyć. Ale wiesz co, myślę, że dokonaj jakiegoś... Ciężko się robi żart z żartu, jak to kiedyś powiedziałem. Ale dokonaj, Rafał, Lotek, mogę mówić Pacześ, Lotek, bo tak jest łatwiej. Oczywiście. Bo tak do was jednak mówimy... Panie, że ciebie zapytał, czy może mówić mi po nazwisku. Dobrze, Pacześ, mogę mówić do Lotka, Lotek? Jasne. Ale co to znaczy, że to było śmieszne, żeby nie zostawiać jakichś wątpliwości nadinterpretacyjnych? To chodzi o to, że ten psychiatryczny wyczyn był śmieszny? Czy reakcja na niego jest śmieszna? Znaczy, ja myślę, że to było, że to się wydarzyło w Sejmie, no to samo w sobie jest na tyle tragicznym wydarzeniem, że jest w tym jakaś komedia. Mhm. Że to się po prostu miało miejsce. I bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że Braun tak trochę już bardziej wykopał sobie dołek i to jest dobry kierunek. Czyli pożegnanie z Gaśnicą i Bronią? Mam nadzieję, no. Okay. Najśmieszniejsze było to, że on najpierw przemawiał, potem zrobił happening, potem wrócił i znowu umorusany przemawiał, więc to jest chyba tylko w Polsce możliwe. Panowie, jesteście jak Taco na Fide trochę, prawda? Trasa się wasza toczy. Nie będziemy gadać o tym, co w grudniu, no bo wszystko już wyprzedane i jak ktoś się łudzi, to nie ma szans. Ale w styczniu jeszcze jest. No Łódź, właśnie. Wrocław, Łódź, z tego, Poznań. Co wiem, wolne miejsce na kabareton jeszcze. Przez cały rok. Widziałem billboardy na przykład. Kupcie bilet na to i będziecie wiedzieć. Czego mogą się spodziewać? Absolutnie nowych rzeczy? Po 45 minut każdy, słyszałem. No trochę więcej. Tak, teraz powyżej
50 gramy mniej więcej. To się rozrasta. Ale tak, zupełnie nowe premierowe żarty, których nie ma nigdzie na YouTubie. Zresztą tak jak zwykle, zawsze jak rusza nowy program, to piszemy nowe programy, więc do tego projektu też napisaliśmy dwa nowe monologi. Ja sobie poczytałem trochę, co ludzie piszą o was, o tej trasie, w ogóle o pomyśle i... No, wziąłem rzecz, która mi się najbardziej podobała i wam pewnie też przypadnie do gustu. Ich wspólna trasa to jak wspólne koncerty The Beatles i Rolling Stones. Co wy na to? To na Facebooku było u kogoś komentującego. Co wy na takie porównanie? Ja wiem, że ono jest pyszne i próżne, ale jestem ciekaw, jak się do tego odniesiecie, bo kiedyś bycie fanem Stonesów i Beatlesów to była jakaś oś pokoleniowego podziału. Jestem ciekaw, czy wy mieliście coś. Pan Mick Jagger, poproszę. No, wydaje mi się, że bardzo miło to łechta moje ego, co staram się ograniczać w ostatnim czasie. Ale no bardzo się tego cieszę, że dobre są opinie po tym evencie, bo to było też troszeczkę ryzykowne, że my we dwóch już jesteśmy na takich pozycjach, że solowo gramy duże miejsca. Znaczy, szczególnie Rafał, ja to w sumie solowo nie grałem takich wielkich hal jeszcze, bo jakoś nie czułem tego. Ale dlatego, że nie chciałeś. Dlatego, że nie chciałem. Zapełnił, tak. To też jest tak jak Abelard. A teraz ja jestem pierwszy raz z długim materiałem w takich dużych halach i jest to bardzo fajne doświadczenie. I myślę, że po pierwsze, bardzo się przygotowaliśmy do tego programu przede wszystkim. Mieliśmy dużo bardzo testów, bo kilkadziesiąt w małych salach, w małych miejscowościach. Ale to nie jest praktyka w stand-up. Że się robi takie właśnie małe jakieś spotkania, żeby sprawdzić nowy repertuar? Tak, się robi, tak. Tylko z reguły jak są jacyś menadżerowie czy producenci zewnętrzni, to cisną cię o tyle, żeby to było już jutro. Jakby nie dają tego czasu, żeby sobie na przykład 2-3 miesiące ten program napisać i właśnie pograć po małych domach kultury, żeby sobie to doszlifować i dopiero wyjść na arenę. Ale czy taki duet trochę zgodnie z tezą, która bardzo często za tobą, Rafał, chodzi, jebać biedę, to nie jest trochę skok na kasę, wasz duet? Wiesz co, zależy, mógłby być, gdyby był wyprodukowany po taniości. Uważam, że to jak jest zagospodarowana arena i jak wygląda stage, jak wygląda przygotowanie tego, to jak ktoś chodzi na różne stand-upy na arenach, to też już może sobie rozróżnić imprezy, gdzie widać, że coś jest zrobione po kosztach i wtedy rzeczywiście to można traktować jako skok na kasę, a może przyjść do nas i zobaczyć, że to jest scena rozkładana dzień wcześniej w nocy, 24 godziny i to jeżeli ktoś liczy cenę biletu razy ilość ludzi i myśli, że to jest nasza wypłata, no to tak nie wygląda. To też trzeba mnóstwo kasy poświęcić na wyprodukowanie tego. Ale też myślę, że po prostu solowo moglibyśmy grać podobne hale, a chcieliśmy zrobić wspólny projekt. Zresztą przyjaźnimy już od lat, prawda? A z tych technicznych aspektów, o których wspomniałeś, na czymś ci najbardziej zależało wam na tej scenie? Mi zależało na tym, żeby widz, który wchodzi i płaci jakąś kwotę X za bilet, miał poczucie, że te pieniądze jest nie poszły. Show. Że jest show, że jest fajna scena, jest to fajnie zorganizowane, jest fajny prowadzący, jest spoko support, impreza trwa tyle, ile powinna trwać, nie jest za długa, nie jest za krótka, jeżeli ma VIP-owskie jakieś wejście, ma swoją, wiesz, fast track i tak dalej, żeby to było tak po europejsku zrobione, a nie żeby to było po prostu postawiona scena jak na dożynkach, wiesz, na dniu pieroga i taki telebim, że muszę mrużyć oczy, żebym cokolwiek zobaczył. Kto w tym Golden Circle u was siedział? W tych pierwszych rzędach? W tym fast tracku? No, ludzie, ale pytasz o celebrytów, no, czy... Tak, jak na gali. Bo ostatnio kto tam była? Kasia Kowalska? Ja to nie śledzę, przyznam, ale tak, Kasia Kowalska była. Było trochę uśmiecha. Reprezentantów MMA, a nie widzieliśmy jej, bo wiesz, reflektory tak oślepiają, że nie widać, czy się śmieje, ale oznaczyła, więc myślę, że jej się podobało. A czy macie takie zdanie, że polski stand-up jest dla naszej rozrywki tym samym, co polski hip-hop dla naszej muzyki pop, że czymś nowym, prawdziwym, poza kontrolą ożywczym? Jest analogia też, jakby też jest ze Stanów i też podobnie się rozwija analogicznie do hip-hopu. I to, co od małych klubików, ulic. Dokładnie. I trochę mnie to cieszy, no bo te pomniki hip-hopu pod tytułem Ostre i tak dalej, Soku, to dalej funkcjonuje, więc mam nadzieję, że też jako ludzie, którzy byli od samego początku, też za 20 lat jeszcze będziemy. Ale bo to jest ciekawa teza, żeby przejść trochę dalej, bo kiedyś Tomek Stańko, świętej pamięci nasz kolega, powiedział mi, że za swoim przykładem, że wie, że można być złym człowiekiem i wielkim artystą. Jak jest z wami? My jesteśmy świetnymi ludźmi i świetnymi artystami. Lotek, jesteś... Ale nie, tak serio. Jesteś dobrym człowiekiem i masz jakieś obiektywne dane na ten temat, Lotek? Nie, obiektywnych nie mam żadnych. Ale skąd... Nie wiem, czy jestem dobrym człowiekiem, mam nadzieję. Ostatnio tutaj Michał, zanim rumu, powiedział, nie jestem wierny, mam czworo dzieci z czworoma partnerkami. Tak jest, tak. Ty dojdziesz do takiego stanu w swoim życiu, myślisz? Oj, nie dojdę na pewno takiego stanu. Bo? Nie jestem taki jurny. No z twojego programu i programów wynika i opinii u kolegów, że tak. Czy rozumiesz, że to jest kreacja? Tak, może kiedyś, ale teraz na pewno nie. Teraz takie stabilne życie prowadzę. Ja wstaję, Kuba, jadę spać 22, budzę się o 6 rano, nie piję alkoholu, no. Mówisz poważnie? A z rzeczy fajnych?
A z rzeczy fajnych oglądam seriale, NBA, chodzę po lesie, NBA oglądam oczywiście. Dobrze, a Rafał, a ty uważasz się, no bo to jest ciekawe pytanie, pewnie rzadko sobie je zadajemy, okres trochę przedświąteczny, więc możemy wejść w inne obszary. Ty jesteś dobrym człowiekiem? Ja myślę, że przede wszystkim to nie mnie oceniać, to musiałbyś zapytać osoby, które mnie otaczają na co dzień i te kilka, naprawdę, bo ja to zawsze podkreślam, kilka osób, które rzeczywiście mogą powiedzieć, że mnie znają, bo jestem trochę zmęczony też ludźmi, którzy mówią, a ja z Paczesiem opracowałem, i ja wiem, albo ktoś, kto pracuje u mnie w knajpie, albo został zwolniony brzydko i mówi, on bije kelnerki, ludzie. To jest potwór. Więc myślę, że to jest pytanie do ludzi, ale jeżeli miałbym sam siebie oceniać, to nie mam najmniejszego problemu ze spojrzeniem rano i wieczorem w lustro i nie mam żadnych wyrzutów sumienia tuż przed zaśnięciem, jak sobie kładę główkę do poduszki. Kiedy ostatnio daliście takiemu panu, pani na ulicy parę złotych i nie poprosiliście o fakturę? No, w Łodzi będąc, to jest, wiesz, kilka razy dziennie. Nie żartuję. Wiesz co, no było kilka akcji charytatywnych, gdzie tam jak mogłem, to pomogłem. Dałem jakiś samochód swój, którego nie używałem, jakiś do driftu na licytację, swój samochód, którego użyłem w Benshi przerobiony, też poszedł za fajną kwotę. Udało się zebrać wtedy, nie wiem, 9 milionów złotych na chorego chłopaka. Super. Więc jeżeli są jakieś takie charytatywne rzeczy, to zawsze staramy się angażować. Lotek i z dziewczyną też pomagają ludziom, robią jakieś paczki i tak dalej, więc... Lotek, robisz paczki z jedzeniem do ludzi? Dziewczyna. Moja narzeczona robi, tak. A Lotka i przy okazji dla potrzebujących. Jedna paczka. Co zostanie? Jedna sztaba wąski. Ja też, wiesz, tak dbam bardzo o finanse, więc zawsze jakiś procent odkładam na cele charytatywne i z tych pieniędzy moja narzeczona później szuka w jakichś fundacjach ludzi, którym można pomóc i robi im zakupy. Czyli beka beką, ale jednak humanizm gdzieś jest. No i do schroniska się czasami zawiedzie coś, do zgierza nawet osobiście, kiedyś zawiozłem samochód żarcia. A zwierząt? No. Ale samochód żarcia. Ja ten zwierzętom. A ten psom pomaga. Zawsze źle. Słuchajcie, bo ja wczoraj przygotowując się do naszego spotkania, poczytałem sobie fora różne. I wydaje mi się, że ci fani stand-upu, nie wiem czy Kuba też to zaobserwował, są jak plemiona. Oni są bardzo ortodoksyjni. Oni mają swoich faworytów, oni są wyznawcami. A to są fundamentaliści. Mówią, że Lotek w Kłodzku powiedział to i to, a już w Rzeszowie nie. Rozumiesz? Wiedzą, tak. IPN. Jak to jest właśnie, bo wydaje mi się, że inne popkulturowe zjawiska nie mają takich ortodoksyjnych fanów jak wy. I to też jest kolejna analogia do hip-hopu, że macie ultrasów swoich. I pytanie jest, czy wy jesteście, jak widzę, Filegia, czy być może tutaj jest sztama jak Wisła i Lechia Gdańsk na przykład? No z waszymi fanami. Myślę, że jest sztama. No na pewno są ludzie, którzy przychodzą przy okazji naszego projektu na Lotka i przy okazji widzą mnie i odwrotnie, a są ludzie, którzy lubią jednego i drugiego, więc myślę, że tak w każdej branży. No, będzie ktoś, kto kupił bilety dla 6 osób i jego mama zobaczy teraz dwóch obu na żywo i ma, o, śmieszne, albo no, nie dla mnie, zbyt wulgarne, więcej nie przyjdę. Ale myślę, że nie ma tak, że mój fan i Lotka nagle się napierdalają na trybunie i robią, ty, na kogo ty tu przyszedłeś, frajerze? Bo prawdę mówiąc, jak jeszcze chodziłem na MMA, to było naturalne, że pan chodził. A oglądać? Tak, nie, jeszcze w oktagonie. Ja miałbym chyba gorsze czasy niż Fabiański. Ale chodzi o to, że rzeczywiście na widowni panowie elegancko ubrani w czarne t-shirty eliminowali fanów innego gracza. Też kiedyś byłem w ATM-ie tutaj, w studiu, gdzie panowie się zaczęli tłuc. Nie zważając na kobiety, które latały w marynarkach białych z tymi drinkami. Jako, że za parę dni mamy święta, to ja bym chciał jednak trochę tę aurę wprowadzić. Gdybyście mieli sobie nawzajem złożyć życzenia świąteczne. Lotek, czego byś życzył Rafałowi? No znasz go. Rafałowi? O ja wiem dokładnie, czego bym życzył. No, waga. Rafałowi bym życzył, żeby bardziej korzystał z życia i mniej pracował i pozwolił sobie na jakieś dłuższe urlopy i więcej odpoczywał. A co I zaczął odmawiać niektórym rzeczom po prostu. Ale zawodowo czy prywatnie? Nie, zawodowo, żeby nie brał sobie tyle na głowę. Ładne, przyjacielskie, empatyczne. Rafał, a czego ty byś życzył Lotkowi? No, weź się do roboty! Weź się do roboty, i na wakacje. Myślę, że założenia rodziny, bo to chyba gdzieś się w nim tli, jak się znamy. Ubie zaczęła głowa parować. Tak, i domu takiego rodzinnego. Własnego już. Mhm. Tak? Ja ma już 52 lata. Nie, ale ja byłem raz byłem świadkiem, jak Lotek wpadł kiedyś do mnie do knajpy w Trójmieście i prawdę mówiąc, rzadko się spotyka osoby tak zwane rozpoznawalne, które nie mają obciachu, żeby pokazywać światu, że się kochają. Mówię o tobie i o Kasi, że wy jesteście w bardzo takiej ciepłej relacji.
Tak, ja myślę, że jest coraz lepiej między nami. Coraz lepiej? To znaczy, że jeszcze... przestał ją tłuc. Było gorzej? Nie mruszę oczu. Już łapię sobie sam rękę. Ale jak przy tym jesteśmy, czy to prawda, że ty ją poznałeś na Tinderze? Nie, nie, to nieprawda. Nie, nieprawda? Nie, bo były takie plotki. Nie, nie, wiesz, ja nigdy nie miałem Tindera. Nigdy nie miałem Tindera. Na Tirze, na Tirze. A gdzie poznałeś? Kasia chyba do mnie napisała na Facebooku, czy jakoś tak. Wyprowadza się ode mnie i on mówi, dobra. Czy jakiś komentarz Kasia chyba napisała i ja coś tam odpisałem i jakoś tak się umówiliśmy. Naprawdę? Już? Tak, to jest ubrana, wiesz. Czyli można, poznać dziewczynę w sieci. Tak, pewnie. Okej. Okay. A Lotek, a jest coś takiego, czego zazdrościsz Rafałowi? Tylko chciałbym, żebyś powiedział tak uczciwie i serio. Kutasie, kutasie. Nie podpowiadaj! Prosiłeś o to pytanie. Zazdroszczę Rafałowi kutasa na pewno. Może trochę. A tak szczerze to nie, chyba nie. Ja nie jestem za bardzo taki, żebym zazdrościł komuś czegoś. Ja zazdroszczę Lotkowi w pracy szczególnie, no. takiej umiejętności zachowania zimnej krwi. To znaczy? To znaczy, jak są warunki bardzo złe, albo bardzo nerwowa jest sytuacja, to ten człowiek zawsze pomimo wszystko potrafi sobie wyluzować w głowie, nie przyspieszyć, nie dać się ponieść emocjom i rzeczywiście... A ty? A ja się podpalam i mam często, że zaczynam przegadywać, przyspieszać, bluzgać. I dużo więcej, mam wrażenie, mnie kosztuje czas do występu niż Lotka, który sobie pomedytuje, pogada sam ze sobą, jakoś jest wyciszony bardziej. A ja niestety mam... Ale to jest ciekawe, a co cię jest w stanie zagotować na tej scenie? Tak zwany pan dupa z widowni, który dogaduje? Na przykład, który jest kompletnie pijany i za trzecim razem jak mówisz, stary, naprawdę nie jesteś potrzebny ani to, co teraz masz w głowie, to on robi No to jednak podpala. Ale wiesz, że zapytaliśmy właśnie twój ulubiony Lotek Kabaret, Ani Mrumru, o tych panów, pan dupa, kolega powiedział o nim. No i widzicie, kurczę, blade, tak się... Straciłeś wątek? Straciłem absolutnie wątek. Właśnie, co ciebie zapala? Właśnie. No pan dupa. Pan dupa. No, Heckler na przykład. Okay. A zapala cię na przykład to, że fundujesz przejażdżkę twojemu przyjacielowi, bo wy się przyjaźnicie, prawda? Czy nie? Tak. Bo to jest rzadki efekt. Znowu jakby linkując do kabaretu Ani Mrumru, oni wypracowali taką metodę, że jak jadą w trasę, to między występami się nie komunikują. Prywatnie nie utrzymują więzi. Wy nie macie takiego etapu jeszcze. Znaczy, my też nie mamy na tyle czasu, żeby aż tak tą relację pielęgnować w międzyczasie, bo bardzo dużo pracujemy. Szczególnie ja, Lutek jest na wakacjach. To widać na jego Instagramie. Więc my ten czas, jak jesteśmy w pracy razem, tak jak na przykład teraz 3 dni w Warszawie przy okazji Torwarów, no to spędzamy więcej tego czasu, bo od próby do występu, potem jakaś kolacja, ewentualnie jak to jest inne miasto, bo zwykle Lotek w Warszawie wraca prosto do chaty, ale no mamy czas, żeby sobie pójść rano na obiad, na śniadanie. Bo chciałem zapytać, czy nie było ci wstyd, że Lotek jechał Lamborghini Urus, który też cenisz tak jak ja i uważał, że tam nie ma spryskiwacza. To jednak jest cały czas cywilizacyjne wykluczenie. Dałeś się nabrać na kreację, Kuba. Naprawdę to było wymyślone? Bo byłeś tak autentyczny, bo on jest bardzo ukryty tam. Szczerze, to ja nie pamiętam już tej sytuacji konkretnie. Pamiętam, jechałem tym Urusem, ale ze spryskiwaczami nie pamiętam tej sytuacji konkretnie, ale myślę, że mogłem nie znaleźć. Umówmy się, w Urusie spryskiwacze są tam, gdzie w Audi, no. Chodzi o to, że one są zintegrowane Lotku z wycieraczką. Nie ma strumienia wody na szybę. Ale czy nie mogę sobie trysnąć bez wycieraczki? Nie możesz sobie trysnąć tak jak lubisz, musisz użyć wycieraczki. Dobrze, moi drodzy, ostatnie pytanie, zanim zrobimy przerwę, bo chyba się zbliża. Panowie, czy na tej scenie są jakieś podziały? Są grupy stand-uperów, którzy nie lubią innych stand-uperów? Jest w każdym środowisku, myślę. Czy są to takie wyraźne podziały, że już doszły do takich na przykład hip-hopowo znowu analogicznie dissów ze sceny? Jak ja tak wrócę pamięcią do początku, to mam wrażenie, że zawsze był taki obóz jak Stand Up Polska tu w Warszawie i potem my się pojawiliśmy. I byliśmy często na przykład myleni, że ktoś tam robił fotkę i pisał hashtag Stand Up Polska, gdzie my mieliśmy, jakbyś poszedł na imprezę Pepsi, zrobił hashtag Cola i robił, no przecież to jest to samo, bo to tak samo smakuje. Więc był taki, ale to myślę, że to było z ramienia Stand Up Polska, który twierdziło, że my nie robimy prawdziwego stand up. Czyli bardziej z inicjatywy. Czyli co? Tak? Z inicjatywy ich. Środowiskowo. Mówię tak, jak pytałeś o scenę. Czyli tak, wy jesteście bardziej dla nich kabaretem, w sensie kabaretem, złe słowo, takim bardziej plebejskim stand-upem? Ja bym mówił już w czasie przeszłym, bo nie wiem, jak ta spółka funkcjonuje, czy oni cokolwiek jeszcze grają, a jeśli tak, to w jakim składzie i gdzie. Natomiast ja usłyszałem taką tezę od jednego z nich kiedyś, że im
im gorszy komik, tym większe sale zapełnia. I już wtedy wiedziałem, że to jest... To ładna próba wyparcia i zrozumienia rzeczywistości. Tak, tak. I ja już wtedy wiedziałem, że tam nie ma o czym dyskutować. A było tak kiedyś, że ktoś was zaprasza, potem dzwoni, mówi, słuchajcie, bo występuje ten i oni nie chcą, żebyście występowali. Takie podpierdolki. Nie, raczej nie miałem takiej sytuacji. Ja kiedyś na początkach tak miałem. Typu co? Tam ci grają, nie chcą cię lotek. Tak, kiedyś, jak z Karolem Modzelewskim mieliśmy duet Bękarty stand-upu i dopiero zaczynaliśmy i dzwoniliśmy po prostu po klubach, czy jest opcja występu. No i szukaliśmy klubów, gdzie już jakieś stand-upy były, żeby nie tłumaczyć właścicielowi, co będziemy robić i tak dalej. I kiedyś w Radomiu chyba mieliśmy, może dziwne, że w Radomiu chcieliśmy występować, ale tak, tam dzwoniliśmy i okazało się, że ktoś tam jest na Polska, tam występował regularnie i powiedzieli, że my nie możemy. Kuba, w twoim programie kiedyś występowaliśmy na koniec i pamiętam, że była, nie wiem, czy to ja występowałem, czy ty, ale była dziewczyna Jurkiewicza z tyłu i na publiczności... Zarego? Tak, i na publiczności powiedziała do kogoś, kto siedział przed nią i znał mnie, powiedziała, ja to bym go zabiła najchętniej. Mówisz poważnie? Tak, gościa, który występuje. Tak. Dobra, ale to wiecie co, ja bym chciał też, rzadko jest taka okazja, żeby pogadać o czymś, co trochę brzmi jak wykład akademicki, ale o społecznej przydatności albo niezbędności stand-upu, bo pewnie wszystkim nam znany Ryszard Kalisz powiedział kiedyś u mnie w programie, że osoby z nadwagą mają większe powodzenie u kobiet i jest to sprawdzona przez niego ogólnoświatowa prawda. Lotek, potwierdzasz? Tylko teraz gadam serio, bo chodzi mi o dyskusję trochę o wykluczeniu, o tak zwanej ciało pozytywności. Potwierdzasz te słowa? Czyli teza jest taka, że grubi faceci bardziej podobają się kobietom? Ja użyłem z według Kalisza. Według Ryszarda Kalisza, który jakby konsekwentnie trzyma swoją bryłę. Nie, no oczywiście, że to nie jest prawda. No jak? To nie jest prawda? Odwróćmy to, czy grube kobiety bardziej podobają się mężczyznom. A tu ci powiem. Wyszła taka książka, zaraz sobie przypomnę tytuł. To się nazywa Ciało Kochanie Martyna Kaczmarek. I ona tam na przykład pisze o tym, że w Mauretanii jest praktykowany taki zwyczaj, w ramach którego dziewczynki poddawane są miesięcznemu procesowi spożywania dużej ilości pożywienia i obowiązuje je kategoryczny zakaz uprawiania sportu, bo ideałem kobiety w Mauretanii jest kobieta otyła. I to jest prawda. Mhm. Kulturowa i etnograficzna, powiedzmy. Co ty na to? Jedziemy! Super! Zaraz Skype kamer wchodzę. Ty czy mauretańskich mężczyzn. Ale tak. Czyli rozumiem, że ty nigdy nie miałeś inklinacji do dziewczyn z lekką nadwagą. Nie, nie, nie. Bo? Bo jakby to już wyglądało. Nie, bo mówi się, że kwestie estetyczne to kwestie kulturowe, a kanon definiujący piękne jest kwestią kulturową. A ty musiałeś przejść jakąś terapię albo jakieś lektury na temat samoakceptacji? Pytam cię poważnie, bo uważam, że twoje monologi i dialogi z publicznością na temat nadwagi bardzo wielu ludziom pomogły. Naprawdę? Tak, dotarło to do mnie wielokrotnie, też jak byłeś u mnie w programie. Jak o tym mówisz? Jestem ciekaw, czy masz tego świadomość. Nie mam tej świadomości. Ja uważam, zawsze w stand-upie swoim mówiłem, że jak ktoś jest gruby, no to już niech nie udaje, że nie jest, bo to jest moim zdaniem takie już kompletna hipokryzja. A to tak mówisz, jakby to był taki determinizm wagowy już na zawsze. No nie, właśnie, albo mówię w swoim programie, albo się z tym pogodzić, albo schudnąć. Nie ma innej alternatywy. Ale ty żyjesz w konflikcie. Tak. Ale ty żyjesz w konflikcie z własnym ciałem, czy w takiej symbiozie z samoakceptacji? Jak to wygląda? Znaczy, byłem już w momencie, że byłem zdecydowanie za gruby, bo już mi to przeszkadzało w życiu. Czyli doszedłeś do... Do jakiej wagi? Tak. 132, coś takiego. A ile masz wzrostu? 174. No to sporo za sporo. Tak też mówili właśnie. No. No, te sklepy jakieś dziwne ciuchy mają. Mm. Ale potem już zaczęło mi to przeszkadzać i stwierdziłem, że dobrze, że coś z tym muszę zrobić. Wiesz, bo twoja obecność na scenie, ja to mówiłem, ale to warto o tym powiedzieć, bo gadamy jednak trochę też pół żartem, ale pół serio, że twoja obecność na scenie i w mediach ułatwiła i tak wzmożyła dialog na temat akceptacji, samoakceptacji, borykania się z presją społeczną. Czy ty czujesz, że to jest jakaś misja dla ciebie, czy traktujesz to tak jak wszystko, jednak z dystansem? Zdecydowanie z dystansem. To traktuję. Mhm. Zabawna anegdota jest taka, że na YouTubie czasami jesteśmy cenzurowani, dostajemy tak zwane żółte dolary na swoich materiałach i na bałaganie... Co to znaczy? Bo ja jestem słabo. Że prostu... Film nie jest promowany, nie jesteś... Jak nie kończysz... wpadacie w algorytm. Tak, jak kończysz dokładnie. Jeden stand-up, to twojego nie zaproponuję bo? I nie masz kasy z reklam. Bo coś powiedział I dokładnie dostałem na programie Bałagan na strychu za fat shaming. Że się śmiejesz do tyłu. Ale poczekaj, to czekaj, czy ja... I sam z siebie. Ty będą nie gruby, siebie, nie możesz obrażać grubych? Tak jest. Tak. Nie, no bo to nie, poczekaj, to, że on jest gruby, nie daje mu mandatu moralnego, ani etycznego. Znaczy, przepraszam, słowo gruby. Nie, że jesteś zawiesisty w sobie. Dla mnie to jest normalne. Znaczy, dla mnie nie, nie wagowo-normatywny. Dobra, do tego programu. Zawiesisty w sobie. Sprzedaję wam za darmo. Nie, a próbowałeś diety, podobno bardzo skutecznie, bo był tutaj 3 tygodnie temu Filipa Heizera. Mówię serio. Bo wiesz, że on prowadzi taki ośrodek. Dzieciaki, tak. Tak. Dzieciaki, to ile masz lat? 30? 30...
8. Ostatnio, w tym roku dwa razy myślałem, że mam inny wiek niż mam rzeczywistość. Rano szczególnie. Nie, raz ze sceny źle mówiłem. Raz myślałem, że mam 37, potem myślałem, że mam 39, a mam 38. Rzuciłeś picie, mówisz. No właśnie, nie? Wszystko wraca wtedy. Próbowałeś diety Filipa, czy nie? A jaka to jest dieta? Skuteczna, bo po, nim widać, po nim widać, że naprawdę wyszedł z takiego otyłego chłopca, wyszedł do, fajny, szczupły mężczyzna. To mówię bez ironii. Ja próbuję pudełka i ćwiczenia i pierwsze efekty miałem bardzo dobre, potem się trochę zatrzymało, ale tam mi mówią trenerzy, że to trzeba po prostu czasami przeczekać ten moment, kiedy nie schodzi dalej i trzymać konsekwentnie po prostu dietę i ruch. Ale bądźmy szczerzy, Rafał, a jak byłeś w szkole, kpiłeś i prześladowałeś grubasów? Kolegów? Koleżanki? Nie, nie. Nie miałeś takiego sznytu? Nie. Ja raczej byłem skupiony na rozśmieszaniu ludzi. No ale no, śmianie się z... Ale nie, jakby nie było... Tej otyłości też takiej nie było za moich czasów w szkole. No za naszych czasów. Za moich to w ogóle nie było, bo nie było jedzenia. Tak, nie było Polski wolnej. Nie było wolnej Polski. Dobra, to co, robimy przerwę i wrócimy do technikaliów, bo tutaj jeden wariant Rejent był i jestem ciekaw, jak wy to robicie. Rejent to jest ta grupa zantagonizowana z wami, tak? To jest tak, co robimy. 29 minut. Za chwilę. Tak, za chwilę. Wracamy. Ten zegarek jest nieaktualny. Dziękuję. Super. I już wracamy do rozmowy. Partnerem podcastu są Super Prezenty. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. Jesteśmy znowu, Kubulku, a tobie przypadkiem nie kończy się na tego żółtego ubezpieczenia? Zielonego! Bo on, ale on ma jeszcze drugi. Co ty? A, przepraszam. Rafał, spokojnie. On... Jeszcze raz zadaj pytanie. Uwaga, czy tobie przypadkiem nie kończy ubezpieczenie na twoje żółte auto? Tak, a co?
No, ja po zakupie dostałem swój link, taki jak w naszym opisie na YouTube, tylko że jak z niego kupisz polisę, to zyskamy podwójnie. Tak? Tak. Ty dostaniesz zwrot 150, a ja, Piotruś, za to, że cię poleciłem i tak aż do 2 500 zł. Ty masz, Rafał, dużo samochodów, słuchaj uważnie. Słucham, słucham. Patrzę, co wy robicie. Co wy robicie za 150 zł, zastanawiam się. Wszystko! Odgrywają scenkę. To jest netto. Jesteście Rafał i, tak. I kurna, Lotek, jak ty masz na imię? Łukasz. No Łukasz, no tak. Jaki przygotowany do rozmowy. No, a ty drugi jak masz na imię? A Łukasz. Dobrze. Jesteście sentymentalni? Oczywiście. Bardzo. Bo ja jestem, piekielnie. No to już z wiekiem też się nabywa. A ty? Ja jestem sentymentalny. Ale nie z wiekiem, tylko z... Z urodzenia. A pamiętacie swoje pierwsze dziewczyny? Oczywiście. I? Materialistka. Tak miała na imię? Tak, na nazwisko. Nie, ale bo znaczy ja mówię o w ogóle pierwszej, najpierwszej tak, dziewczynie. Tak. I ona była materialistką? Bardzo negatywnie wpłynęła na moje dalsze życie. A możesz o tym opowiedzieć? Mogę, oczywiście. Ja jestem ciekaw, bo to jest pytanie, bo ja uważam, że pierwszy związek, pierwsze rozstanie, jego jakość, czas i dynamika, w jaki sposób nas kształtuje. Byłem ciekaw, jak to jest u ciebie. Tak. I myślę, że bardzo to mocno rzutowało na moje życie dalsze, na moje relacje z kobietami późniejsze, przez to właśnie, że tam był duży nacisk na to, że ja nie jestem z bogatego domu, muszę chodzić do pracy w weekend, oprócz tego, że chodzę do szkoły, więc mnie nie ma wiecznie, a koleżanka ma chłopaka, który nową betę odebrał właśnie i jadą sobie na wakacje na snowboard, a ty musisz pracować w pizzerii i jestem nieszczęśliwa z tego powodu. I nasze... Ale czy to jest twoja projekcja, czy ona mówiła, tak? Nie, to mówię tak, jak było. Ojej. No. Ale czy to nie jest tak, tak się zastanawiam, że to daje podwójnego kopa potem? Oczywiście, z drugiej to strony po prostu tak. Jest jak zwłaszcza jak potem jeszcze kolejne trzy są podobne, to masz takie, aha, czyli muszę być zajebiście bogaty, więc zaczynasz... Ale patrząc na twoją dzisiejszą pozycję, nie tyle materialną, ale też w ogóle w życiu, w biznesie, jakim jest rozrywka, to one cię właściwie stworzyły. Tak, ale jakby rykoszetem dostały kobiety, które może nie zasługiwały na to, a byłem z nimi później, bo ja jakby miałem pewien wzór nabyty od tam 17 roku życia i potem tylko przykładałem ten wzór i mówię, taka sama. Ale wiesz, że gdybym się pobawił w psychoterapeutę, a dużo czytam, żeby siebie zrozumieć, bo jestem 60-letnim kawalerem, to bym powiedział, że może przyciągasz albo szukasz takich kobiet, bo w ich otoczeniu czujesz się bezpiecznie. Nie myślałeś o tym? Może podświadomie przyciągasz. Świadomie raczej bym nigdy nie przyciągał dziewczyny, która jest z tobą dla kasy. Łukasz, a ty? Ja pamiętam swoją pierwszą dziewczynę. Tak. I jakie masz wspomnienia, do jakiego stopnia ona rzeźbiła Łukasza, Lotka, jakim jesteś dziś? Czyli mówimy o takiej dziewczynie, który związek już miał jakieś znaczenie tak, większe. Tak, tak, tak. Dźgałeś ją, innymi słowy. Nie, bo miałem w przedszkolu. Miałem... To był ostatni odcinek wojewódzki. Przepraszam, służyliście. Nie o to chodzi. Przestań mówić ciągle o pieniądzach. Lotek nie płaci za to. Pierwsza dziewczyna, jaką miałem w przedszkolu, więc to nie był poważny związek, ale to króciutko tylko powiem, bo byliśmy jakiś czas razem wtedy małżeństwem. A na czym to polega w przedszkolu? No, że się ciągnie w krzaki i się całuje, prawda? A potem w liceum, jak już byłem, poznałem, należakowanie oczywiście, spotkałem moją kolegę z przedszkola i on miał dziewczynę, która była jej koleżanką i powiedział, a ty miałaś tą dziewczynę, co miała szklane oko. I ja mówię, co, że miała szklane oko? I on, no tamta miała szklane oko. I ja mówię, co ty gadasz? No normalnie w oku. I... A gdzie mogła mieć oko? To jest przedświąteczny program. Szklane kakaowe oko! I to ten związek nie miał dla mnie żadnego znaczenia, ale zdałem sobie wtedy sprawę, że szklane oko nie byłoby dla mnie przeszkodą. Ale naprawdę nie wyczułeś, że ona na ciebie patrzy jakimś takim chłodnym okiem? Nie, byłem, wiesz, 6-latkiem czy 5-latkiem. Zakochanym. Całował z zamkniętymi oczami. A w liceum taką pierwszą miłość miałem, już taki poważniejszy związek, to był taki normalny, bez żadnych dziwnych akcji na czemu się w takim razie rozpadł? Ona ze mną zerwała, bo przestało mi niby zależeć. Ale to jest chyba normalne, bo zaczęliśmy być razem, jak miałem 17 lat, a rozstaliśmy się, jak miałem 21, po prostu zmiana na studia i tak dalej. Bo Kasia Nosowska powiedziała mi kiedyś w programie moim w TVN-ie, że... To ona miała szklane oko. Nie. Mamy nagłówek. Lotek z Nosowską. Że czekała na pocałunek, kiedy w jednym z pierwszych swoich takich poważnych związków, ponad 100 dni. I teraz jestem ciekaw, Lotek, a jaki był twój... Dokładnie. Dokładnie. Ciekawe, czy był bal potem maturalny. Jaki był twój rekord oczekiwania na jakąś intymność w ważnej relacji? Pamiętasz? Bo to są takie rzeczy, które, takie cezury, które nas trochę tworzą. Rekord, jak, w sensie jak najdłużej czekałeś? Tak, tak. I czekałeś, że wchodzisz w relację,
chodzicie ze sobą do kina, trzymacie się za... I ty mówisz, where is next step? To chyba był ten mój pierwszy związek właśnie licealny, ale to był chyba naturalny. Tak myślę, że z pół roku byliśmy razem, zanim się przespaliśmy ze sobą. Pół roku? Ale to jest też długo. Ale to był taki pierwszy raz, więc to też nie było, nie było już takich oczekiwań w tym momencie. A potem już były oczekiwania i się nie czekało tak długo. Przez pół roku to kędzior? No dobrze, Rafał, a ty? Wiesz co, na początku też mniej więcej coś takiego, no bo ja miałem tą pierwszą dziewczynę w wieku, nie wiem, 16-17 lat, więc to nie było tak, że od razu, tak jak kędzior, wiesz, tyle co, bankomat wyda kasę i już, 7 sekund i go. Żartuję oczywiście. Więc taka normalna jakaś tam, normalna czasoprzestrzeń. Czyli taki interwał normalny w waszym pokoleniu to było ile? No z pół roku, nie? Gdzieś tak trzeba było poczekać. Naprawdę no, pół roku? Pół roku trzymania na kolanach w mokrych bokserkach. To jest przerażająco długi no. czas. Ocieranie się na parkiecie. Naszych czasów to co było? O, oni strzelają. Wiesz, była wojna. Wiem. Świat się mógł skończyć w każdej chwili. Tak. Panie, zrób to. Dobrze, dobra. To teraz tak. Kto był kolega rejent? Ja się zastanawiałem, zacząłem przeliczać ten wasz show nowy. Po godzince na UBA, prawda? Ile wchodzi żartów na godzinkę? 100? O Jezu, nie liczyłem tego. 50? No. Jakoś można to przeliczyć, nie? Pewnie. No na 50 minut na pewno więcej niż kilka na minutę tak naprawdę jest. I zastanawiam to policzyć, ale nie. Zastanawiam się, bo Rent ma tą swoją metodę i on wszystko analizuje, nie? Co, jaki to ma mieć rytm, słowa. Są ludzie w Ameryce, którzy zajmują się analizą, jak pisać stand-up. A czy swoją dykcję też analizuje? Czy też Fa? A 17 startów. Czy jesteś taki? Błoniek Staszczyk tu był. Jesteś taki. Jest taki współczynnik laugh per minute, prawda? Że śmiech na minutę, że to jest taki jest komediowy. Tak. Taki, ile jest idealnie na minutę? Nie mam pojęcia. 60. Ale pytam się was o technikalia waszej roboty. Jak to wygląda u was? Czy wy w ogóle analizujecie? Znaczy ja, jeżeli chodzi o analizę, to ja jedyne co analizowałem, to chciałem podzielić te nominalne 45 minut na ilość tematów, które chcę poruszyć, żeby jeden wątek nie przekraczał 7 minut. Czyli na 45 minut... To? Policznie sobie. No, to sobie policznie. No. Mniej więcej 6. A co jest bardziej inspirujące dla waszej pracy? Inspirujące w sensie weny? Pewnego źródła natchnienia. Brak forsy czy zbyt duża ilość forsy, Rafał? No ktoś z amerykańskich komików powiedział, że brak forsy jest bardziej taki, wiesz, komediogenny, że... I dramat. Tak, że zawsze jest łatwiej napisać. Natomiast według mnie, jak już jest tych pieniędzy wystarczająco, jakby u mnie się nie sprawdziło, tak jak powiedział też kolega, z którym współpracuję na co dzień, że głodny artysta to lepszy artysta. W sensie nie miałem nigdy takiego... Cytując trochę Kazika, tylko artysta głodny jest wiarygodny, tak? No może w jego dziedzinie tak. Uważam, że jest wartościowy, jeżeli jest szczery w tym, co robi. To znaczy, jeżeli ja bym cały czas miał tą merytorykę, którą miałem 5-7 lat temu, że o, jak mi to ciężko, bo ja nie mam na prąd, to ludzie by mieli stare, no. Ale 8 możesz, dorwarów, co ale ty pierdolisz? Możesz o sobie powiedzieć, że ty przeżyłeś taką linię rozwoju od biednego chłopaka po człowieka sukcesu, także finansowego? Tak. No to i kiedy ci się łatwiej pisało? O sobie, nawet o swojej. Kiedy byłeś... Kiedy czułeś niedostatek, czy teraz, kiedy masz, może no, wystarczająco, nie mówię o nadmiarze? Powiem ci, że nie miałem nigdy problemu z pisaniem, w sensie takim, żebym czekał. Ja nauczyłem się tego, ktoś kiedyś gdzieś to przeczytałem, ale ładną rzecz, chyba jakiś artysta powiedział, że nie można czekać na wenę. W sensie ja nie czekam na dzień, kiedy będę miał natchnienie, tylko dla mnie to jest praca. W sensie ja muszę usiąść, mam temat, tak jak w swoim programie Patrzeć Show mam temat odcinka, więc jak mam temat dziennikarza, to siadam i piszę żarty na temat dziennikarstwa i tak a dalej. A wena po prostu dalej. Jest uzupełnieniem. Oczywiście łatwiej ci to przyjdzie, jak masz wenę, jesteś wyspany, wypoczęty, niechory i tak dalej. Natomiast nigdy nie miałem tak, że ole mi teraz ciężko coś wymyślić, bo nie mam problemów żadnych. A Lotek, a dla ciebie nadmiar forsy czy deficyt forsy? Co było bardziej inspirujące? No bo po twoim Instagramie widać, że ty jesteś non-stop w podróży. Czy jesteś zamożny? Ja to rzucam zdjęcia pewnie z jednego wyjazdu przez pół roku, więc tak to i Egipt cały czas. Tak jest, cały czas Egipt. ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia zupełnie, bo mi się wydaje, że zależy od tego, jaka jest motywacja tego, co się robi. Jak zaczynałem to robić, nie myślałem w ogóle o pieniądzach z tego i to, że one przyszły, to super, ale mi zawsze bardzo zależy, żeby po prostu mieć jak najśmieszniejszy materiał. Ja zapisuję pomysły codziennie. Codziennie zapisuję pomysły i potem, jak mam napisać materiał, to przeglądam te pomysły po prostu. Słuchajcie, z warsztatowego punktu widzenia,
początek kariery wasz, wy w ogóle obaj w 2012 roku równiutko zaczynaliście, nie? I jak patrzycie na siebie, w której z dziedzin poczyniliście największy progres? Mówię tutaj o byciu na scenie, może tutaj ten stres, który ciebie często, wiesz, nie potrafisz go kontrolować. Lepsze puenty. Jak widzicie Paczesia i Lotka 10 lat temu, to w czym właśnie ten progres był? U mnie na pewno was? W świadomości... pisania żartów i podawania. Wcześniej robiłem to bardzo instynktownie i nie zastanawiałem się nad tym, ile będzie puent do najmocniejszej puenty. Na przykład teraz wiem, że jednak te trójki najlepiej działają, czyli puenta i najmocniejsza jako trzecia super puenta. I super puenta, dokładnie. I już czuję lepiej, co zadziała na scenie niż kiedyś. Kiedyś jak testowałem, to miałem dużo chybień, że tak powiem, niecelnych strzałów. Teraz raczej to się rzadko zdarza. A ty, Rafał, nie zazdrościłeś nigdy albo nie analizowałeś fenomenu Lotka, bo myśmy kiedyś nawet prywatnie o tym gadali, że Lotek ma fizyczną predyspozycję do bycia na scenie, bo on wchodzi i mam wrażenie, że zgarnia 100% akceptacji. Ma coś takiego. Tak. Jako jedyny człowiek, którego znam, nie znam drugiego takiego artysty. Nie myślałeś, że to jest fenomen? Analizowałeś to kiedyś? Znaczy ja uważam, że jest jednym z kilku komików, którzy po prostu są jakby na swoim miejscu wstrzeleni idealnie. Jakby wszystko się złożyło w jego życiu tak, że robi to, co powinien robić. Ale absolutnie słowo zazdrość tutaj nie powinno występować, tylko jakby to, że bardziej podziw, że tego nie zmarnował, że tego nie zepsuł, że nie osiadł na laurach i nie zrobił, dobra, ja wyjdę i zrobię... i wszyscy umierają, tylko jednak cały czas pracuje, redaguje i skupiony jest na tekście. Bo wielu by, wiesz, zrobiło... No bo wy macie bardzo różną dynamikę. Ja mam wrażenie, że ty robisz coraz większą ilość kilometrów na scenie, a Lotek robi 20 centymetrów. Ale to wiesz, no to jak sobie przeanalizujesz różnych komików polskich, to będziesz widział, że tak jak kiedyś to Abelard fajnie przewidział, że zaczyna... widz ma wybór, na jakiego rodzaju komika chce iść. I jeżeli chcesz sobie popatrzeć na Lotka, który, tak jak powiedziałeś, wychodzi i już mi się cieszy, tak. Bo on już wyszedł, to idę sobie na Lotka. Jeżeli chcę zobaczyć tornado i latający dywan na scenie, no to idę sobie na Paczesia. A jak chcę żart jeszcze z jakąś tam przekminą bardzo głęboką, idę na Abelarda. A czy wy widzicie wśród młodych adeptów tej sztuki takich, którzy... Nie chodzi tutaj o zżynanie tego, co wy robicie, ale inspirację taką, że kurczę, widzicie siebie w kimś? Ja tak nie mam, ale widzę na przykład, jak młodzi komicy teraz rzucają swoje materiały na YouTube, szczególnie, że wczoraj akurat oglądałem dwóch komików młodych, bardzo śmiesznych naprawdę. I wiem, z kim oni jeżdżą na saporcie i widzę troszeczkę tych osób, z którymi oni jeżdżą w nich. Ale to jest naturalne. Po prostu jak się występuje razem regularnie, to się podłapuje jakieś takie małe niuanse. Lotek powiedział o tym swoim progresie. Ja bym wrócił do tego pytania. Co u ciebie było wiesz tym? Wiesz co, ja myślę, że takim bardzo ważnym momentem był moment, kiedy ja zacząłem występować bez alkoholu. To znaczy ja pierwszy rok czy dwa zawsze miałem rytuał picia dwóch, trzech piw, dwóch pięćdziesiątek, żeby w ogóle wyjść, bo to był na tyle duży stres, żeby wyjść na tą scenę, że ja zawsze praktycznie byłem, wiesz, na rauszyku leciutkim, żeby... O dobra, no to idę. I potem się pojawiła menadżerka, która to zauważyła i powiedziała, że jak ja chcę poważnie to robić, to po prostu absolutnie nie mogę pić przed każdym występem, bo jak będę to robił na etat, to będę 20 dni w miesiącu pijany. W sensie będę musiał jeździć samochodem i rzeczywiście to był taki moment, że ja wyszedłem na scenę i zauważyłem, że zupełnie inaczej kontroluję to, co się dzieje na scenie i inaczej to działa, niż mi się wydawało w mojej głowie, że jest zajebiście, a wcale nie było tak jest, do końca. A co jest łatwiejsze w przekowaniu czy w sztukę stand-upu? Osobiste tragedie czy osobiste sukcesy? Lotek. Bo tak dużo opowiadasz o sobie, że właściwie my się czujemy uwiedzeni tym, że nas zapraszasz do siebie, do domu. Bez względu na to, co jest kreacją. Co jest bardziej inspirujące? Coś, co ci w życiu wychodziło, czy coś, co było porażką? No zdecydowanie coś, co było porażką. Naprawdę? No tak uważam, że to w 100% jest dużo. Czyli na przykład jakbyś dał przykład z takiej najbardziej mrocznej rzeczy, którą przerobiłeś na scenie w atut śmiechu i dystansu. No myślę, że to, o czym wspominałeś wcześniej, czyli moja już kliniczna duża otyłość, gdzie miałem już problemy z najprostszymi czynnościami i przekułem to na scenie po prostu, żeby to było zabawne. Ale to robiłeś świadomie? Czy miała być forma terapii, czy po prostu tak pomyślałeś? Nie, terapii nie, ale pomyślałem sobie, to jest już przesada i to jest naprawdę śmieszne. Jak nie mogłem butów zawiązać tak normalnie, to miałem, to już jest... I byłeś sapany. Sapany i na kilka razy musiałem to robić. Albo... Naprawdę wiązałeś buty na parę razy? Tak, tak. No ja już byłem bardzo, bardzo otyły. A twój rekord to?
Ile razy się schylałeś do jednego buta? No ze 3. I to jeszcze musiałem mieć jedną nogę na 2 schodki niżej niż druga. Twoje wyjście do kina z dziewczyną musiało być planowane. Nie, no potem miałem większość butów wsówki już. Ale poczekaj, a Rafał, a ty, bo ty czasami między wierszami mówisz o dosyć mrocznym dzieciństwie, alkoholu, o takich, nie chcę mówić łódzkich, bo to są po prostu ludzkie, a nie łódzkie mrokach. Wciągałeś to na scenę, żeby się tego pozbyć? Odpowiadając na twoje pytanie, to, które zadałeś Lotkowi, myślę, że i sukces, i tragedia to były dwie rzeczy, które jakby łatwo mi się plastycznie przerabiało, i kupno nowego Mercedesa, i ojca alkoholika w komedię. Natomiast myślę, że bardziej podświadomie to było, niż świadomie, że ja wyjdę, zrzucę z siebie ciężar takiego dzieciństwa, jakie miałem, i tego, że mój stary pił i się zapił, mówiąc krótko, więc teraz to będę z siebie zrzucał. Myślę, że to jakby naturalnie w ogóle to, że ja się znalazłem na scenie, trochę to mogło spowodować. Ale rzeczywiście to działało jako takie oczyszczające miało działanie. A Eddie Murphy to jest dla was ważna postać w stand-upie? Dla mnie bardzo ważna. Bo on w jakimś wywiadzie powiedział, że stand-up to jest idealna przestrzeń, żeby opowiadać o sobie dużo nieprawdziwych rzeczy, żeby poczuć się lepiej. Wykorzystujecie to, że to jest taka genialna, taki pod pełną kontrolą swoja kontrolowana autobiografia? Taki Himmelbach trochę. Trochę tak. Takie mitologizowanie siebie na własny temat. Ja uważam w ogóle, że stand-up sam w sobie jako sztuka jest trochę taką sztuką iluzji. I jak ja dostaję pytanie pod tytułem, a ile procent prawdy jest w twoim stand-upie, to mam od razu... No właśnie. Nie powiem ci tego, bo tak jakbyś zapytał iluzjonisty, a jak robiłeś, że ta moneta jest wygięta, a nie była? Mhm. Jakby baw się tym, oglądaj, ciesz się tym, ale ja ci nie powiem, co jest do którego momentu wymyślone, a co ja zredagowałem, a co jest rzeczywiście zaczynem z życia. Mam to w ogóle ma znaczenie, prawda? Dla widza według mnie nie powinno mieć. W sensie to jest cały urok tej sztuki, no bo nazwijmy to sztuką, bo masz mikrofon i nic więcej, sam tekst i... A jaką wstydliwą cechę ty chciałbyś ukryć? Nawiązując trochę do tego, co powiedział Murphy, że możesz mówić nieprawdziwe rzeczy. Jakiego Lotka na przykład ty ukrywasz na scenie? Nie wiem, nieśmiałego, z kompleksami, wycofanego, małomównego? Myślę, że nie ukrywam. Dużo wymyślam na scenie historii. Często zaczyn właśnie może być prawdziwy, a reszta jest wymyślona, ale raczej myślę, że nie ukrywam. Czyli nie traktujesz tego na zasadzie, że mogę zbudować swój mit, dlatego że dzisiaj przyszło 10 tysięcy ludzi i będę się czuł lepiej. Nie, ja tego tak bardzo nawet nie analizuję, Kuba. Ja to po prostu robię tak, żeby było jak najśmieszniej. To jest moja jedyna motywacja na scenie. Nie szukam tutaj ani terapii dla siebie, ani przekazania czegoś więcej, chyba że mam na to ochotę w jakichś drobnych żartach, ale daję sobie pełną wolność i nie wchodzę w żadne tory tak naprawdę. Wasze czułe punkty, zarówno życiowo, jak i zawodowo. Płaczesz na IT, Lotek? Co na filmach tak często po prostu wywalić z równowagi. A masz takie dyżurne? Na przykład ja raz do roku oglądam, co się wydarzyło w Madison County, słynny film z Meryl Streep. County. Słucham? Madison County. Madison County, to jest druga część, tak. I płaczę z moją dziewczyną regularnie raz do roku. A ty na jakim? Ja, Marley i ja. Wszędzie, gdzie pies umiera. Był sobie pies. Strasznie Lessie. Płaczę. Wszystko psa. Psy dwa, ja płaczę na psy dwa. A tak, na tych zawsze. Naprawdę? Czyli jak psa krzywdzą, tak? Ja, czyli na prostu jak jest jakaś taka więź pokazana z psem i on zawsze umiera. W każdym filmie umiera ten pies. Tak, umiera. To jest dla mnie bardzo, bardzo wzruszające. Ale czy to ma jakieś zakorzenienie w twojej przeszłości, że zabiłeś psa albo zjadłeś? Nie, ale kilka psów pochowałem, bo już mamy teraz już czwartego łącznie psa. Okay. Z naturalnych przyczyn umierały, ale to tak mój pierwszy pies, to pamiętam, że bardzo przeżyłem. A Rafał, a ty masz coś takiego? Bo obaj, i to jest fajne, nieprawdziwe, ale fajne, macie wizerunek ludzi, którzy robią bekę z wszystkiego. I właśnie ten moment, w którym, to co mówił Piotruś, nie wiem, oglądasz z dziewczyną, ty masz żonę czy... Dziewczynę. Dziewczynę. Serial, czytasz jakąś książkę, nie wiem, Dzieci z Bullerbyn albo Kleksa, oglądasz film i nagle czujesz, że czujesz się nieswojo, bo ci się oczy szklą. Jak jest? Ja powiem ci, że to jest dosyć trudne pytanie, głębokie, bo ja sam miałem taki problem, że ze swoją terapeutką przepracowałem taki moment, że ja w momentach, kiedy ludzie są albo zniesmaczeni, albo trochę poruszeni, to ja mam bekę, robię ha, 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 ha. Czyli ucieczkowo. I to było takie ucieczkowe i ja się zastanawiam, czemu jak ktoś idzie i kuleje na ulicy i ja mówię, zobacz jak się skrada, to on robi co? Ja mam... I przepracowałem to ze swoją terapeutką i ona powiedziała, że może dlatego, że te rzeczy, te stresy z dzieciństwa i te stresowe sytuacje były na tyle silne, że ja wszystko, co ludzie, że tam kobieta ma krzywą nogę, to ja wszystko mam, że to jest mniej niż to, niż ja przeżyłem, więc dlatego jak jest film i ludzie płaczą na filmie, to ja mam, kurwa, płaczę, bo pies
jest umarł na filmie i mam... Ej. Ale nie miałeś tak nigdy, że gdzieś próbowałeś... Ja pamiętam, jak z moim bratem wiele lat temu byliśmy na IT. Jest ten moment, kiedy ten stworek gaśnie na naszych oczach i tak czułem, że ja, mój brat, krępujemy się pokazać, że wycieramy łzy. A wiesz, czemu się krępujemy? Bo to jest wszystko robota kobiet, według mnie. Bo zawsze, jak jest facet, który płacze na filmie, to ona robią Ale ja byłem... Dobra, nie. Wiesz. Czyli nie było takiego filmu? Że... Był, oczywiście. No jak Wilson piłka, wiesz, Castaway. Jestem oczywiście człowiekiem, ale... Ja jestem dziwny, że płacze jak pies umiera, a ja płaczę jak piłka. Ja płaczę na tych filmach, jak dzieciaki witają żołnierzy amerykańscy, co wracają do domu. A ja robię odnośnie ja dalej. Nie będę płakał nad telefonem na dobrze, kiblu. A zajrzyjmy to, co rozpoczął Piotr, do waszej kuchni. Siedzisz, no nie wiem, podobno Hemingway pisał na stojąco. Wy piszecie najczęściej przy komputerze siedząc? Żarty? Program? Znaczy, podobno mamy technikę, ja też sobie spisuję w notatkę przez cały czas, jak coś mi wpadnie. Czyli jak Eminem w 8 mili, masz kartki i robisz notatki, tak? No, notatnik w telefonie, żeby nie uciekło. Okay. I potem jak jest moment, dobra, trzeba napisać program na 2024, powiedzmy, no to trzeba to usiąść i napisać, więc siadam do kompa i piszę. Ile to zajmuje? A jaka jest selekcja żartów właśnie, że na ile żartów, które napiszesz, wchodzi? Czy można coś takiego... Potem to weryfikuje publiczność na open micu. W sensie, masz w głowie, to jest super, idziesz i nagle się okazuje, że nie, że tylko w twojej głowie było super. Jeszcze w to wierzysz, więc jeszcze 3 razy to sprawdzisz. Nawet z waszym doświadczeniem potraficie napisać żart zbudowany z dobrą puentą, a ludzie go odrzucają? Bo czasami jest może za mocny właśnie. Ja mam taki żart, który testowałem do tej trasy i nie wszedł. Dawaj. Zaczynałem występ i mówiłem, widzieliście, jak Anna Dymna się zapuściła? Że Czterech Pancernych taka super, a teraz w Wielkiej Wodzie ją widziałem i w ogóle nie poznałem. Nie wchodziło to, no. I nie wchodziło. Ja tak mnie to bawiło. Ania ma jakąś rangę niezwykłego symbolu dobroci. Chyba ludzie nie chcą z niej... Może nie widzieli Wielkiej Wody, też nie czaili tego, co Lotek miał w głowie i widział. Tam masz bardzo dobre żarty. Wiesz, taka roztydła na tym. No właśnie, bo wiesz, i Anna Dymna, i Kraków, wiesz, fundacje i tak dalej, to jest dość taki, no... Nie jest gwiazda pop, Anna Dymna. Ale to nie jest żart przecież, który uderza w nią. Ale to jest żart z tego, że minęło tyle lat po prostu. A szczególnie, że ona naprawdę w Czterech Pancernych była znakomita. Dokładnie tak. W Znachorze. Czasami jak... Znachorze akurat była. Układacie sobie super żart i według was, i nawet mówisz Lotkowi, patrzysz, mówi Lotkowi, zobacz, jaki świetny żart. Lotek mówi super. Ale cenzurujecie się i zdajecie sobie sprawę, kurde, no ale ci ludzie tego nie zrozumieją. Ale wiesz co, to mielibyśmy bardzo łatwą pracę. Nawet przy tym programie, kiedyś na lotnisku siedzieliśmy, jak lecieliśmy do Holandii, ja czułem, że mam moment w programie, gdzie nie mam jakiejś puenty i przeczytałem go Lotkowi na lotnisku i Lotek powiedział, może, ale ja jakoś za bardzo tego nie czuję. I potem sprawdziłem to na scenie i to weszło i mieliśmy, no kurde, no... Czyli Lotek nie czuje twojej publiczności. A ja czasami, wiesz, jakbyśmy wiedzieli, mieli wzór, to byśmy mieli najprostszą pracę na świecie. W sensie, byś usiadł i no, będzie działać. Ale wy stoicie na scenie, macie kontakt szczególnie z pierwszymi rzędami, bo obaj lubicie z nimi gadać. Wyczuwacie, kto przyszedł na którego, że publiczność na przykład jest bardziej, ten jest na Lotka, a ten jest na mnie? To w ogóle da się wyczuć? Ty nie lubisz gadać za bardzo. Ja za bardzo nie, ja się nie wdaję w rozmowy, bo ja nie mam czasu nigdy na coś takiego. Ty, no jeden z programów zacząłeś w ten sposób, że chyba pół godziny gadałeś. Tak. Czasami mi się zdarza, ale jak już wchodzę w materiał, to raczej nie gadam z widownią. Teraz w tym programie mam jeden moment na rozmowę z widownią, a to jest krótka, tam jedno pytanie tak naprawdę, które zadaję. Ale wyczuwacie, kto jest czyim fanem, czy czujecie, że macie spójną... I co przyszli z psem, to Lotka. Znaczy to jest ciężko stwierdzić, ale jak ktoś na płaczą przykład... bez psa też. Na przykład jak ktoś krzyknie ci z widowni, dobra, dawaj Rafała na saporcie, albo dobra, dawaj Lotka, no to wiesz, że on przyszedł na Lotka czy na Rafała, ale jakby wiesz, no, ja jak na przykład nie miałem tak, żebym zauważył, że ktoś na moim programie się, wiesz, pokłada ze śmiechu i na Lotku siedzi w ten sposób. Ja mam trochę takiego kaca, jako że nasza rozmowa jest bardzo żywiołowa, że trochę tą Anię wywołaliśmy, którą ja uwielbiam, kocham i bardzo szanuję, to ja bym chciał takie przewrotne pytanie, które mi teraz przyszło do głowy, ale potraktujmy je serio. Lotek, gdybyś przez jeden dzień mógł być kobietą, to jakby wyglądało twoje życie? Z kim chciałbyś na przykład się spotkać, pójść do łóżka i tak dalej? Wyobraź sobie, że jesteś kobietą. Że z Lotkiem. Ja bym chyba skorzystał z jakiegoś takiego spa, jak kobiety sobie mogą zrobić, tu paznokcie sobie zrobią i coś, i taki dzień relaksu sobie zrobić, a potem poszedł w noc do jakiegoś klubu i wyruchał z 20 typów. Rafał? Poprzeczka jest bardzo nisko, Rafał. Dokładnie to samo, tylko poszedłem do klubu dla lesbijek i przyleciał z 20 typów. O Boże, ale zepsułem! Nożyczki. Dobra. A ja mam jeszcze takie jedno pytanie, zanim będzie znowu przerwa, bo to jest fenomen waszej rangi, skali oglądalności waszych programów na YouTubie. Ile zagraliście? 3 spotki?
Rafał, trzy z rzędu, nie? Byłem na Heju, zagrali jeden pełny, a drugi już był, już tak. Co zrobić? A jak to jest możliwe, że jednych z dwóch najpopularniejszych Polaów, bo trzeba tu postawić wykrzyknik, tkwi tak daleko od serwisów plotkarskich? Jak wam się to udaje? Bo nie jesteśmy ciekawi dla niej, według mnie. Dlaczego? Masz bo idzie o 22 spać i wstaje o 6, idzie na spacer do lasu, no to co to? Ale poczekaj, no... Kasia, twoja dziewczyna, czy twoja partnerka, no ty nie ukrywasz Kasi, ona jest w twoim życiu na Instagramie, bardzo często w programie wymieniasz jej imię. Czy to jest lenistwo tych ludzi z tych wszystkich śmieciowych plotków, pudelków, czy wy naprawdę nie jesteście dla nich atrakcyjni? No było ostatnio z Bohosiewicz, jakaś coś tam wyciągnęli, że się spotyka. Tak, no. Tak. No to ja miałem bekę. No pytałem ją o to. Tak. Przyznała się. Coś tam było, ale... Ale ona jest fajna. No dobra. Ale żałujesz, bo ona ma teraz kogoś innego. Zachowuje się jak jej ojciec. No bo ona jest fajna. Ona ma teraz innego chłopaka, ale żałujesz tego związku, tej relacji? Bardzo żałuję tego związku. Nie, wiesz, no właśnie to jest przykład tej plejad i plotków, że tak naprawdę nagle wyciągają jakieś zdjęcia z nagrania naszego programu, gdzie my odgrywaliśmy parę i powstaje całe story. Ja mam takie, aha, no dobra. Ale wy unikacie sytuacji takich bankietowo-celebryckich, bo jak się umawialiśmy dzisiaj na poniedziałek, to któraś z waszych menedżerek powiedziała, ale Lotek koniecznie chce być na premierze Kleksa, koniecznie. Tak, bo bardzo jestem ciekawy tego filmu i że dostałem zaproszenie, więc chciałem na tę premierę pójść. Czyli pójdziesz. Ale tak mówiła, że koniecznie, tak, bo to jest warunek. Bo to Kasia tak, gadała. To Kasia chyba bardzo chce iść na tę premierę. A nie macie takich podejrzeń, że wasze partnerki są z wami dla sławy i dla pieniędzy? Absolutnie. Moja jest totalnie anonimowa, nie chcę... Jak ma na imię? No nie powiem. A na nazwisko też anonimowa? Też anonimowa. I nie pokazujesz jej w mediach? Nie. I ona, jej to jest okej? Okay? Ona nie chce absolutnie czyli być. Jak ona idzie do sklepu, to nie mówią, to jest ta dziewczyna. Nie. Czesiowa. Nie. A proszę, zabierasz jej... kupiła wódkę. Ja. Zabierasz jej... Tylko dla siebie. Bo on w trasie. Nie, ale zabierasz jej część takiego danego jej przynależnego blichtru. To jest kwestia waszej umowy? Czy ale ona nie ma potrzeby mieć tego blichtru. A czym ona się zajmuje? Jest menadżerem w mojej restauracji. Okej, okay, czyli tam ją możemy spotkać. Tak. Okej. Okay. A twoja Kasia nie jest z tobą... No to jak była u mnie w knajpie, to zamawiała i wiedziała, że ty będziesz płacił. No wiedziała. Drinki leciały po prostu kilogramami. My się z Kasią poznaliśmy 7 lat temu, jak jeszcze nie było tego... Internetu. Nie było internetu. Nie było to na takim poziomie, jak jest teraz, więc no mam nadzieję, że nie. A jak tak, to trudno. Ale kto decyduje, gdzie jedziecie, bo wy dużo jeździcie. Raczej wspólnie. A tak naprawdę? Nie, wspólnie. Ja muszę, Kasia wymyśli jakieś miejsce, później muszę sprawdzić i mówię zawsze, że pora deszczowa, jak nie chcę jechać i nie jedziemy tam w ten. Ja też w ogóle chciałem pociągnąć ten mainstream, bo wy jesteście mainstreamowi, ale w ogóle nie atrakcyjni dla tych mediów, no, dla telewizji. Gdzieś popełniliście błąd, że o was plotek nie pisze. Ale jesteś zmęczony tym, że coś tego nie zrobisz. Znaczy, przede wszystkim oni wybierają głupie rzeczy. To są intelektualnie leniwi ludzie. No ty ostatnio święta z kimś spędzasz. A propos jeszcze tych premier. Ja też bardzo często lubię iść na premiery, ale jak jest prośba, żebym poszedł na ścianę, to ja praktycznie zawsze odmawiam. Chyba lepiej ja dzień po do kina, pójść z popcornem. Gdzie ja w tych ciuchach, co ludzie? A kiedy ostatnio Lotek za tobą chodził paparuch? Czyli paparazzi? Chyba nigdy. Nie czułeś takiego, coś mi w życiu nie wyszło. Proszę mi zrobić zdjęcie. Zawsze się rozglądam i mówię, dajcie spokój, ja to zupełnie to się ludzie co sobie dochodzą. Rafał, a ciebie przecież, ty jesteś znanym łodzianinem, jednym z najbardziej znanych łodzianinów, mieszkańców Łodzi. Nie miałeś czegoś takiego, Łodzian, że czekali pod domu, skutery jadą, robią zdjęcia, jak z Lady Diana? Nigdy. Nie tęsknisz za tym? Ale poczekaj, bo to też nie, jest bo nigdy tak, tego że, nie miałem. Słuchajcie, już Lotek ze swojej wizji bycia kobietą, no już powiedział, więcej nie można powiedzieć. Czy to nie jest tak, że te serwisy plotkarskie wiedzą, że po prostu u was jest to norma? No. Że to w ogóle to, w sensie, mają nawet takie wyobrażenie, że jak patrzysz po prostu z Lotkiem idą... to potem po występie jest go i tak dalej, nie? Że to jest trochę, wierzą w to, co wy mówicie na scenie, że to jest stan faktyczny i przez to jesteście mniej atrakcyjni, jak jakaś popowa gwiazdka, której, wiesz, no szluga wypominają. Ja bym się przede wszystkim zastanowił, jaką oni mają świadomość. Czy oni mają świadomość tego skali, jaką my teraz... Myślę, że nie mają. W sensie, że gramy, wiesz, 9 torwarów, 3 spotki, oni jakby to jest... Ale oni piszą o tej symbolicznej Mai Chyży, która nie ma przebojów, nie ma sukcesów, nie ma płyty, a nie piszą o was, gdzie jesteście synonimem sukcesów w bardzo modnej branży. Ale mainstream stoi takimi ludźmi, nieumiejami. Tych ludzi nie ma. To są, nie ma. To są... Nieumiejami. Ładne słowo, prawda? Nieumieje. Dobra, a propos... Nie umieje. Zaraz goni naszymi gośćmi. O, patrzę, Lotek. I będzie teraz poważne pytanie też życiowe, zaraz po przerwie. Wracamy. O, wow.
A, dobry. Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Ludzie... Jesteśmy tak. Na antenie? Ludzie, jesteśmy na antenie. Ludzie też listy piszą i niektóre przynosi listonosz, a inne mkną super szybkim internetem i trafiają do naszych skrzynek mailowych. I w tych listach są pytania. Ja mam dostęp i teraz... Właściwie nie wiem, kto... będzie pytanie do obu. Jedno z pytań od naszego słuchacza na żywo. Dlaczego właściwie stand-up wykonuje się na stojąco? Dlaczego nie sit-down? Dobre, bystre. Niektórzy komicy siadają. Siadają, siedzą. I w Chappelle się siada często i pali papierosy. Dużo jest komików, którzy siedzą. U nas też jakiś był... No Czarek Pątewski na pewno Pątewski tak siedział. Niektórzy się wieszają na statywie, wiesz, jak Bill Burr. Aha. Jak to stand-up Polska robił. Jak Bill Burr wypuścił special, gdzie wisiał na statywie, nagle w Warszawie, w tym resorcie, nagle wszyscy wiszą na statywie. Widzę, że między wami jest jednak napięcie. No słuchajcie, dobra, to pytanie, które sobie zapisałem i tutaj możecie, Lotku, możesz też wstawić swoje imię i nazwisko w to pytanie. W jakich sytuacjach Pacześ przestaje być Pacześiem, a staje się panem Rafałem Pacześiem? To jest do mnie pytanie? Tak. W urzędzie skarbowym. Nie mów mi, że twoja sława nie robi na paniach z okienka wrażenia i nie da się łatwiej załatwić. Czasami da się coś łatwiej załatwić, natomiast... No są takie sytuacje, gdzie na przykład nie lubię być tym, wiesz, Rafikiem z YouTube'a, wiesz, Rafciem, jak na przykład jestem z dzieckiem i jesteśmy w teatrze, poszliśmy sobie ostatnio do teatru i gość myśli, że będę teraz, wiesz, z nim dyskutował, moje dziecko nie wie w ogóle, co się dzieje i drze się na całe foyer, patrzeć, wiesz, Rafik, i przychodzi... Kolega, nie? Ja mam, kurwa,
jakby mogę z nim pogadać, jakbym był sam bez problemu chwilę i pójść, ale jak jestem z rodziną, kiedyś miałem sytuację, ze znajomymi siedzieliśmy w knajpie i w Gdyni, w jakiejś restauracji, gdzie był ogródek i gość przychodzi i mówi, czy może fotkę. No ja nie jestem, raz, że jestem z rodziną, raz ze znajomymi z małym dzieckiem, mówię, że no jemy obiad, jakbym zjadł, to może później, nie? A ile będziesz jadł? To jest pytanie gościa, wiesz. Półtorej godziny. No, mówię, że nie wiem. Ostatnio byliśmy na śniadaniu w knajpie i gość też, że czy możemy... Jemy śniadanie w hotelowej knajpie, czy może zdjęcie. No i Lotek mówi, że zjedlibyśmy, ale ja mam pociąg. W sensie wstań, rób zdjęcia, jakby mam w dupie, że jest śniadanie. No to są takie momenty, żebyś chciał, żeby ludzie czaili, że też chcesz czasami zjeść po prostu, nie? Mhm. Ja nie wiem, Lotkowi przerywać jedzenie to jest gest głęboko... To jest wymachiwanie bronią. To jest absolutnie przycisk atomowy. To jest tak, bardzo jak mojemu psu przerywa się jedzenie, to nam się rzuca od razu. Lotek wkurwiony to jest Lotek głodny. Jakby ten dobra, gość jest najedzony, to jest, możesz z nim robić co chcesz. Jak jest głodny, nie podchodź. Czyli atakujcie Lotka, jak wychodzi z restauracji. Tak, a nie tak jak jest. Wchodzi. Tak. Do mnie śmiesznie, bo mówią do mnie, panie Lotku. I to mnie zawsze rozumieją. Panie Lotku? Panie Lotku jest, tak. A nie mówią, bo do mnie non-stop na ty. Nawet dzieciaki. Do ciebie, panie Lotku? Zdarza się, panie Lotku, może już mam dużą siwe włosy troszeczkę, ale... Ale to byłeś w kościele. Ale to jest wyraz... Panie Lotku. Ty chodzisz do kościoła, panie Lotku? Nie, nie, nie. Okej. Chyba, że jest bardzo gorący. Pan Lotek nie ma dziecka, Rafał ma dziecko. Tak, dobrze powiedziałem? Tak. Nie pomyliłem. Nie? Chociaż ta Kasia to taka jednak młodziutka twoja. Wspomniałeś, no? Wspomniałeś twoją córkę, ona jeszcze nie kuma, co robi tata, nie? Ale zapewne za kilka lat... Boję się tego. No właśnie. Pytanie jest, czy masz taką obawę, no bo kurczę blade, po pierwsze będzie córką Paczesia, po drugie, no wybranie sobie, ja tak sobie wyobrażam, wybranie sobie swojej drogi potem jest takie kurczę ciężkie, nie? Bo jest dużo u nas takich dynastycznych historii. Mm. Że jeżeli już mamy szczura aktora, to jest tak. Kolejny szczura aktor i zapewne wnuk starego szczura będzie... Zresztą też, Maciej Szczur w trasie stand-upowej, nie wiem czy wiecie. Tak, znaczy on mówi, że to nie jest stand-up jednak, to jest takie one-man show, ale podobno... No będę w styczniu, to powiem. O, daję recenzję. Tytuł ma taki stand-upowy, mam wszystko w stand-upie. Stand-upie, tak. To uważam, że bystry. Tytuł bystry. Piotruś. Panie szanowny, no kontynuując. O, bez przesady. Co będzie? Czy ty sobie wyobrażasz, co będzie za te naście lat? Gdzie ją wywieziesz? Przede wszystkim, po pierwszym, będziesz ojcem? Po pierwszym żarcie o mojej córce w Bęszli, gdzie powiedziałem, że moja córka ma na imię Tomek i robię z niej chłopca. Jak teraz jesteśmy gdzieś na ulicy i ktoś mówi, o, idzie Tomek, to już wiem, że z tego programu, który teraz gramy, w ogóle nie wyemituję żartów o córce. W sensie te 7-8 minut wytnę, bo widzę, że jakby ludzie nie mają filtra w głowie. W sensie... Literalnie biorą. Którzy podchodzą i mówią, dzień dobry panie Rafale, a jak naprawdę ma na imię? I to rozumiem, to jest spoko. A tak to jakby 2-3-letnie dziecko ale może nie wiedzieć, co się dzieje, jak ktoś mówi, to jest Tomek? Poczekaj, czyli na występach live ten żart będzie, tylko jest, w internecie tak. Nie będzie. Tak. Ja z reguły tak mam, że często mam więcej live niż na YouTube. Okay. Ale Seinfeld powiedział, że komedia to jest biznes rodzinny. Że jak już coś zaczyna to robić, to każdy oberwie. Czyli jak w rodzinie alkoholików, po prostu wszyscy są zaangażowani. I pracoholików, tak, i holików. A jak słuchaj, jesteśmy przy dzieciach, ja jestem ciekaw, bo wyobrażam sobie, znaczy wydaje mi się, że wyobrażam sobie minę Lotka. Kiedy zdałeś sobie sprawę, że Święty Mikołaj to jest ogólnoświatowa lewacka ściema? To jest dobre pytanie. Kiedy ja sobie zdałem sprawę? Ja szybko, miałem dwóch starszych braci, więc ja od początku nie byłem jakiś, żebym myślał, że Święty Mikołaj istnieje, ale mój świętej pamięci tata zawsze kazał mi napisać list do Świętego Mikołaja. Pisałeś? I pisałem po to, żeby wiedzieli, co mi kupić rodzice, prawda? I pisałem te listy. I potem po latach, jak już byłem po studiach zdecydowanie, to przy stole mój tata mówi, a Łukasz wierzył w Świętego Mikołaja do 16 roku życia. I ja mam co? I jakoś mój tata sobie ubzdurał, że ja naprawdę wierzyłem. Ale jak pisałeś te listy, to jednak adresatem był gościu z brodą białą. Nie, ja chowałem pod poduszkę. I po prostu... A ty, Rafał, miałeś taki moment, bo mnie na przykład rodzice dosyć długo utrzymywali w takim bajkowym, trochę jak Akademia Pana Kleksa świecie, że istnieje taki Dziadek Mróz. No. A ty miałeś? Ja pamiętam taką sytuację, jak w Łódzkiej Kamienicy tatusiowie zrzucili się na Mikołaja, żeby przyszedł, wszystkie dzieci przyszły do jednego mieszkania i pan Mikołaj został ugoszczony. I nie mógł wyjść z mieszkania. Ja wiedziałem, że Mikołaj chyba to nie jest Mikołaj, skoro Żyga zdjął brodę i Żyga. To chyba nie jest prawdziwy Mikołaj. Mówisz poważnie? Tak, bardzo, bardzo krótko. A pamiętacie, bo Piotruś, to jest dopiero, pamiętacie taki moment
szoku, największego rozczarowania prezentem pod choinką. Ja kiedyś, jak od najmłodszych lat pisałem, w ogóle wydawało mi się, że mam skłonności dziennikarza i słuchajcie, zobaczyłem specyficzny futerał pod choinką. Myślałem, że to jest maszyna. O, pisanie. Wiecie, co było? Perówka. Nie, harmonia. Akordeon, słowo tak honoru. Wstyd. Tak, wstyd. Byłeś na wstydzie. Tak. Znaczy, ktoś chciał. Ja pamiętam taki prezent, nie zapomnę tego do śmierci, jak właśnie była akcja pod tytułem Był Mikołaj, ktoś zadzwonił do drzwi, otwiera mi stoi worek i rzeczywiście chyba był. Ja marzyłem o piłce, oczywiście do grania w nogę. Mm-hmm. Widzę w kształcie worka, że tam jest piłka. Jest. Otwiera i ona jest do kosza. Dobra, to jest. Ja mam... Poczekaj, a Lotek zaraz? Ja mam, wiesz. Yes. Lotek? Ja pamiętam najlepszy prezent, nie pamiętam najgorszego prezentu, bo ja nigdy nie miałem oczekiwań dużych, ale najlepszy prezent, jaki dostałem, to było, dostałem dwa prezenty. To była gra na PC, ta Final Fantasy VII, o której marzyłem, i pistolet na kulki, taki wiecie, ASG, i następnego dnia od razu go straciłem. Bo ja od razu wyszedłem i jakoś kobietę w głowę po prostu. Uciekłem, ona do domofonu i na razie. Każdy z nas zawsze przy tych wigilijnych historiach ma tą szaloną ciotkę, nie? Taką u Sorrentino, co tam przeklinała i rzucała mięsem. I ja otwieram to opakowanie i mam figi damskie. No jak byk, są figi damskie. Otwieram, patrzę, mam majty kobiece. I patrzę na tą ciotkę, a ta ciotka tak mryga. Że to wiesz, że to ona od niej może prezent. Może trzeba było powąchać, może były. O Jezu, nie. Nówka sztuka, ale wiesz, ale tam coś jej się pomyliło, że jednak to nie to, co trzeba. Zdarzają się identyczne występy, takie jeden do jednego? Takie, że kurczę, jakbyś był fabryką śrub taśmowe? Masz na myśli to, co mówimy? Tak, dokładnie. Oczywiście. Tak, no jakby do tego ja dążę, na przykład zawsze do tego, żeby był zawsze taki sam, żeby jak nie zapomnieć powtarzalność, żeby nie zapomnieć żadnej puenty, żeby niczego nie pominąć, żeby nie przegadać, nie dołożyć czegoś, nie rozwlec niepotrzebnie, więc jeżeli jest tak, jak jest napisany, bo ja mam napisane słowo w słowo każdy, to jest idealnie. A ile, jak masz napisane to słowo w każdy, ile to jest tekstu? Kartek? 7 strona 4 teraz. 7 strona 4, całość. No, solowy z 16. 16 stron na pamięć? Hmm. Znaczy, ja wiem, co to znaczy nauczyć się, bo występuję w teatrze, tylko ja mam dużo, 70 stron prawie. Wydawało mi się, że to jest nie do ogarnięcia. Tylko dialog. Tak. To jest dużo mniej, nie? Niż tak, monolog. Tak, ale nie macie czasami takich momentów paniki, cholera, gdzieś to przepadło? Nie ma w głowie? Cały czas. Tak zwane zapowiadajki. Zwłaszcza jak już nie zapowiada. Ja nic nie wiem. Naprawdę? I? No, że się kończy żart i nagle masz właśnie, oj, nie wiem. Co wtedy robisz? Zaczepiasz kogoś z pierwszego rzędu? Nie, ja zwykle żart nie zdarzyło mi się już dawno, żeby nie przyszło mi do głowy. Po prostu daję sobie 2 sekundy i mózg mi podrzuci. To mi się ostatnio zdarzyło. Rafałowi się zdarzyło na początku, w sierpniu. I co było? Pierwszy raz w życiu, w Toruniu. Po prostu... A co, wychodzisz i? Wyszedłem, gadam, a wtedy miałem bardzo dużo pracy. Jeszcze nagrywałem inny program oprócz tych testów i byłem wykończony. No I nagle mam laga, czarna dziura. Ale no ty więc... mówisz, że się wody napijesz, tak. I my mieliśmy podgląd. I Rafał... Idę po wodę. Pije całą wodę, całą butelkę. I czekam. A ja mówię, ale musi pić chciał. Czekam, aż skoczy i nie wskakuje nic. Czyli co, zmiana tematu wtedy następna? Nie, powiedziałem, że nie pamiętam. A to poprosiłeś o drugą wodę? Nie, zszedłem ze sceny, do tekstu i wróciłem na scenę. A my na backstage jesteśmy i nagle Rafał zbiega i do mikrofonu mówi, żebym na 800 osób zapomniał tekstu i biega przed nami. Rafał, raz w życiu, no. A gdyby ktoś ci postawił takie ultimatum, wyobraź sobie, że jest, nie wiem, ty jesteś wierzący? Średnio. No to raczej nie. Ktoś, los, okupant... Kapelusznik. Stawia ci jakiś tak magiczny kapelusznik ultimatum. Może zostawić albo swoje samochody, albo partnerkę i córkę. Co byś wybrał? Jak jestem przedstawiony w świetle jakiegoś kompletnego degenerata. Tak, takie pytanie. Hitler czy Stalin? Nie. Cześć, córeczko. Nie, zadałbym takie pytanie. Co byś wybrał i jakie to by były modele? Słuchaj, nie, jakby absolutnie samochody mogę kupić kolejne. No. Zostaję z boso, ale z córką i z dziewczyną. No. Ale czy to jest, no bo obaj mamy tę zajawkę, to jest lokata kapitału czy uczuć auta? Trochę tego i trochę tego, bo zawsze jak kupuję samochód, to mam w głowie, że to jest świetna lokata kapitału, to są w ogóle auta klasyczne, zabytkowe. Mhm. I potem mówię, albo najwyżej go sprzedam za pół roku, albo za rok i jeszcze żadnego nie sprzedałem. To ile tam jest tych samochodów w sumie? 12. A liczyłeś na przykład, ile one są dzisiaj warte, czy wolisz tego nie mówić? Nie, nie liczyłem tego. W sensie ja zawsze staram się kupić poniżej jakiejś wartości rynkowej, żeby to auto dopracować do takiej igiełki i niech sobie stoi. A takie ulubione?
No SLR 107 to mam dwie sztuki, to jest mój ulubiony model. Ale gdzie ty trzymasz? Bo 12 aut, no to nie masz 12. No właśnie mam GTA Live, po prostu wiesz, jeździsz po Łodzi, tu mam garaż, tu pod mieszkaniem mam garaż, tam też mam garaż, tu jest u mechanika, ten jest u lakiernika, to jest takie trochę, ale już buduję miejsce, gdzie będzie, po prostu będą wszystkie w jednym miejscu. A czy to jest dla ciebie taki czasowy transfer do dzieciństwa, tylko w innej skali? Bo ja na przykład zbierając auta, realizuję swoje marzenia, kiedy miałem tak zwane matchboxy, takie same samochody, tylko inne modele, że to jest po prostu powrót do dzieciństwa. Ja bardziej tą zajawkę motoryzacyjną mam od początku, bo ja do technikum samochodowego też chodziłem i zawsze te auta mnie interesowały i zawsze marzyło mi się jakieś auto, ale nigdy nie było na to środków, a teraz jak te środki są, to staram się, żeby to nie było kupienia auta nowego, które zaraz będzie, wiesz, warte połowę ceny, tylko żeby to było auto raz nietuzinkowe, niespotykane, dwa lokata kapitału. A anonimowa partnerka jest konsultowana, czy nie? Czy mówisz... Czy ona nie, się dowiaduje? Nie, ona się teraz dowiaduje czasami, że ostatnio dwa przybyło i jak? Jakie? W sensie Słuchajcie. Nawet nie widziałam ich, bo one stoją już u lakiernika. Stawiamy kropkę, zaraz wracamy, patrzę Ślotek naszymi gośćmi. Wojewódzki Kędzierski, tak nazywa się podcast. Dziękuję. Dziękuję. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Super. I już wracamy do rozmowy. Partnerem podcastu są Super Prezenty. Panie i panowie, Lotek i patrzę się naszymi gośćmi. Mogę małą erratę? Proszę. Lotek, tobie jest wszystko jedno, czym jeździsz? Nie. Już wiem. Nie. No jak nie? Czym powiedz, czym jeździsz. Czym jeździsz, powiedz. Jaguarem F-Pace'em. 2 litry w dieslu. Co ty mówisz? Nie, naprawdę? No to powiem słowo szacunek. Twój czy...
Mój. Okay. Dobra, słuchajcie, bo Lotek ma swój konik, więc i to nie jest motoryzacja, więc pytanie bardzo ważne. Jak pan ocenia ten sezon w wykonaniu Spurs i kolegi Sochana? Próbują Sochana zrobić rozgrywającego, więc ma trudny czas na pewno. Tak zwane mówi się, że tankują, czyli walczą o to, żeby być najgorsi w NBA, żeby dostać najwyższy. Ale ten chłopak ma potencjał według ciebie? Bardzo duży. I myślę, że to jest duża dla niego szansa, żeby zdobył kiedyś mistrzostwo, bo jego konikiem jest defensywa, a takich zawodnicy zawsze ma co w cenie. Jest kanał sportowy. Tak, jest się Borek. Ale tak się. A dlaczego o to zapytałem? Bo. Czasami jest tak, że widzisz, no wy spotykacie się z tym wyrazem uznania, nie? Może być w fajnym stylu, może być taki nachalny, że hej, patrzeć Lotek, zróbmy sobie zdjęcie. Ale czy wy macie takich ludzi, do których wy chcielibyście podejść i powiedzieć, chciałbym z panem zdjęcie? Tak, no ja... Bardzo chciałbym. Ja z Sochanem bardzo chciałem mieć zdjęcie, jak był w Polsce. Masz? Mam, podpisał koszulkę nawet mi. Ale on wiedział, z kim się fotografuje? Nie wiem. Okay. Tacy prawdziwi idole, z którymi wy chcieli. Pan Janusz Gajos, który już nie gra. No, podcast nie byłaby pamiątką fajną. Super. Wyślę ci moją z Gajosem. Ostatnio byłem na pomocy domowej z panią Krystyną Jandą, też byłoby miło. A to ładnie, to tak klasycznie. A ja kiedyś byłem Dzień Dobry TVN, nie było to są takie osoby, żebym wiesz, się nie odważył, ale fajne byłoby takie. Czekaj, byłeś Dzień Dobry TVN? Kiedyś tak, no. I było wzięli cię na żywo? Tak. Duże ryzyko. I był Artur Boruc i z nim na przykład chciałem zdjęcie. On jest trudny. Jest fajny, ale jest trudny, nie? Piotruś, Boruc jest trudny. Trudny. Był moim gościem, tak. Ale jako gość jest trudny. No dobra, a tak... W ogóle jest trudny jako mąż też. Taka postać... To mi żona mówiła. Taka postać... Autorytet. Jest w ogóle takie słowo w waszym słowniku życiowym, że Lotek myśli sobie, kurczę, no... Dalaj... No, tak oczywiste przykłady. Dalaj Lama, Jan Paweł II, pan Korczak, Pan Jezus. Ja nie mam chyba takiego autorytetu. Komediowo był to dla mnie Norm Macdonald, który nie tak dawno zmarł, a tak to raczej nie mam. Tak jak życiowo to nie mam. Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo trudne słowo, autorytet i trzeba... Ja miałeś kiedyś autorytet. Tak, i mam cały czas. To niech będzie Kuba, no. Dziękuję. Dzisiaj zmieniam. Ale Rafał, a propos autorytetów. Znaczy, to w ogóle nie ma nic wspólnego, ale to mi przyszło do głowy, bo ty prowadzisz program swój, duży show w Comedy Central. I zadam ci takie przewrotne pytanie. Czego nie wiedziałeś o takiej formule telewizyjno-komediowej, gdy przystępowałeś do realizacji? Bo na pewno nauczyłeś się i doświadczyłeś wielu rzeczy, których nie wiedziałeś. Nie wiedziałem przede wszystkim, ile netto z takiego nagrania brutto będzie w emisji. Mhm. Nie wiedziałem... Ile z brutto z netto? Ile brutto z netto? No, pod 4 godziny nagrywamy, a w godzinę trwa odcinek w emisji. Mhm. Okay. Nie wiedziałem, że są ludzie, którzy na przykład mają rzeczywiście problem, żeby poczekać na swoją kolej, albo mają takie gwiazdorskie wymagania, w sensie mieliśmy taką dziewczynę, która nie powiem nazwiska, ale czekała 20 minut na swoje wejście, bo ja kończyłem rozmowę z pierwszym gościem i ona zaczęła tam ludzi opieprzać, a tutaj nie muszę być, ale jakby przyszła, no bo kto się nie radził, że warto i tak dalej, więc no jest mnóstwo takich rzeczy. Praca z uchem była dla mnie nowością, jakby nagle, że ktoś jednocześnie gada mi w głowie, a tutaj muszę cały czas nadążać nad tym, co tutaj się dzieje. No i takie rozmowy, które były trudniejsze dla mnie z panią Dorotą Wellman, gdzie takie też miałem poczucie, że ona w ogóle przyszła, bo ktoś ją poprosił może, ale nie chce tutaj tak naprawdę być, więc miałem takie... Zawsze zastanawiałem się, no to po co w takim razie tutaj jest ta osoba, skoro... Ale kilka razy tylko tak miałem. Ale to nie jest też tak, że o tym, o czym my rozmawialiśmy, że wy macie tę dychę na YouTubie, ale ten mainstream w ogóle nie kojarzy i przychodzą do was goście, którzy myślą sobie tak o Paczesiu jako chłopaku z internetu, nie? Że przychodzą i nie są świadomi, kogo odwiedzają. Z jednej strony tak, ale tutaj w Paczesiu Show też zauważyliśmy, że ludzie coraz częściej sobie zdają sprawę, że jakby zasięgi są na tyle duże, że raz warto iść, a dwa, że rzeczywiście to nie jest jakiś no-name'owy format. A nie masz takiego wrażenia, bo też co tydzień musisz zapraszać gości, że ta lista takich naprawdę obiektywnie silnych osobowości współpracujących w takich programach jest cholernie u nas krótka? Raz, że jest krótka, dwa, z reguły mnie to znaczy nie co tydzień, bo my po prostu 12 odcinków. A, czyli gra z setami. Tematycznie, tak. No, okay. 12 odcinków, natomiast rzeczywiście to jest tak, że ja zwykle mam temat odcinka i mam pierwsze 3 osoby z góry listy, które bym chciał, w zależności od ich dostępności albo chęci, niechęci pojawienia się.
Potem są proponowane inne osoby, gdzie ja też mam takie, no dobra, no to niech będzie taka osoba, ale może to nie jest mój pierwszy wybór, no ale żeby nagrać, studio jest zabukowane, wiesz jak to wygląda, ty masz zabukowany kalendarz, musimy to zrobić, więc, ale odpowiadając na twoje pytanie, tak, jest krótka, w sensie ja też mam, czasami miałem problem, że mamy temat odcinka, a mam takie, no dobra, ale z kim będziemy gadać, tak? Albo żeby nie powtórzyć tej samej osoby. A nie masz teraz, kiedy jest takie totalne przemeblowanie, bo ludzie z TVN-u idą do telewizji, ludzie z telewizji idą na szczęście w PiS-u. Nie masz takiego pomysłu, żeby wrzucić gdzieś, bo Comedy Central okej, tylko że to jest jednak dla fanów, nie? Żeby wrzucić do takiej dużej telewizji swój program? To znaczy, to jest tak, że jakby jest producent, który produkuje ten program, przede wszystkim na platformę WOW, potem on odsprzedaje ten format do Comedy Central na przykład. No i teraz wiem, że są jakieś negocjacje z innymi telewizjami, żeby jakby ja, wiesz, przychodzę, robię swoją robotę, dostaję za to kasę, a dalej to jakby... A czy ty nie masz autorskiego nadzoru nad tym? Znaczy, Marcin zawsze mnie pyta, czy co ty myślisz, żeby to się pojawiło tu na przykład. I ja myślę, że mówię, no jakby taką dżentelmeńską mamy umowę, że jakby jedyne, co ja chciałem mieć zawsze na papierze, to to, żeby nigdy to się w TVP na przykład rozrywka nie pojawiło i to musiałem. To jest bardzo ważne. Znaczy powiem ci tylko jedną radę, jako jednak trochę starszy kolega, żebyś nie popełnił tego błędu, który popełnił kiedyś Szymek Majewski. Nie wypuszczaj, mówiąc ludową metaforą, wszystkich lejców, lejcy ze swojej Tak. No, to musi być nadzór autorski, żeby ci ktoś nie wchodził tam, tak jak Rinke Riens wchodził Szymonowi w szkodę po prostu czasami. Żyjemy w świecie Messiego i Ronaldo. Wy trochę jesteście takimi gośćmi w swojej branży, nie? Na polskim rynku. I zastanawiam się, co jest już takim szczytem i co można więcej zrobić w waszej sytuacji. Bo kurczę blade, to jest tak, jak jesteś piłkarzem, kończysz karierę i nagle brakuje ci jakichś tam wyzwań. Nie? I już wyżej ten Messi, jak zakończy karierę, nie podskoczy. Więc co wy macie na horyzoncie? Co wy chcecie jeszcze osiągnąć? Gdzie jest wasza ambicja? Gdzie jest wasze, brzydko mówiąc, marzenie? Ja nie lubię tego słowa. Ja myślę, że my cały czas przebijamy sufit, który myśleliśmy, że już osiągnęliśmy. Ta trasa pokazała nam, że ja myślałem, że będzie, jak będzie 150 tysięcy biletów, to będzie ogromny sukces. Ta trasa będzie miała około 200 tysięcy biletów. Pewnie. Mm-hmm. Więc przebiliśmy ten sufit kolejny raz, więc ja nawet już nie myślę, co będzie dalej, więc będę się skupiał tylko na tym, co robię na scenie, ale cieszy mnie to bardzo, że pokazaliśmy, że może stand-up wejść na naprawdę na najwyższy poziom, jeśli chodzi o... A macie gdzieś tam w marzeniach takie delikatnie zauważalne logo Stadion Narodowy? No pytają bardzo dużo ludzie o to, ale przede wszystkim nagłośnienie tego obiektu jest takie, że na przykładzie koncertu Dawida i tam był Taco, też był nasz kolega, gdzie wiesz, jak znasz melodię i słowa, to wiesz, co Dawid śpiewa, natomiast jak się pojawił Taco, to nie wiesz, co on rapuje, jak nie znasz numeru. Mhm. W sensie w stand-upie to słowo i to... słyszalność tego, co mówi to artysta, jest kluczowe. Rzecz. I teraz sobie wyobraź, że idziesz na Narodowy, jest pompa, tak, to 9 miesięcy jest pompowane, wsiadasz i jest... No, jakby to jest jakaś tragedia w sensie. No dobra, a powiedzcie mi, czy może być tak, z waszym doświadczeniem i poczuciem humoru wątpię, ale czy może być tak, że nagle człowiek przestaje być śmieszny? Przestanie być śmieszny na zabawny. Scenie. Ja myślę, że były przykłady w historii komedii polskiej. Jakaś tragedia rodzinna, Smoleń i tak dalej powoduje, że załamuje cię to. A bez tragedii. Stracisz wyczucie tego, co jest śmieszne, co może bawić innych. Ja, jeszcze odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, cały czas sobie jakieś tam furtki otwieram. Czy to właśnie prowadzenie talk show, czy to prowadzenie motoryzacyjnego show, czy to napisanie książki, czy scenariusza, czy knajpa. W sensie zawsze mam z tyłu głowy to, że może nawet nie, że ja skończę jakby się i nie będę zabawny, tylko będę miał w głowie, dobra, nie chcę już po prostu tego robić, już nie chcę biegać po tej scenie i mieć mokrej koszuli po 2 godzinach. Chcę teraz sobie robić sieć restauracji albo prowadzić jakiś show. Mam dom i samochód i nie muszę zarabiać. Dywersyfikacja, ładne słowo. Dokładnie. I zostawienie sobie jakiegoś takiego backupu. No, no dobra, a Lotek, a twoim zdaniem poczucie humoru, o które pyta Piotr, to jest kompetencja, talent, czy można się tego nauczyć? Wydaje mi się, że w dużym stopniu można się tego nauczyć, tak jak ktoś, kto nie śpiewa, może się nauczyć śpiewać, ale nigdy nie śpiewał tak dobrze, jak ktoś... To barwy nie zdobędziesz, możesz ładnie słyszeć, ale barwy nie. Tak, możesz po prostu poprawnie śpiewać, ale nie wejdziesz nigdy na wyższy level, więc myślę, że to musi być połączone i wydaje mi się, że bardzo ważna jest higiena pracy, żeby faktycznie pilnować swojego zdrowia, żeby pilnować tego, żeby nie poniósł melanż,
żeby pilnować tego, żeby szanować widza pod tym względem właśnie, żeby nie robić tego, co kabarety robiły, żeby grać tego samego i kilka takich, jak widz kilka razy się zawiedzie, to on już nie wróci na pewno, więc tego trzeba bardzo pilnować i wydaje mi się, że jak to będzie utrzymane, to można występować do śmierci. A Karol Strasburger w Familiadzie to jest talent, umiejętność czy konwencja? Jest najczystszy talent, widziałem w polskim szkole. Ale serio, bo ja jestem wielkim fanem Karola, jestem pytam ogromnym was. Fanem. Ale ja oglądam każdą Familiadę. Nikt nie ma większego fana Familiady niż ja. A Rafał, a ty? Karol Strasburger? To w ogóle... Ja nie oglądam, ale jakby szanuję to, że jest jakby ikoną popkulturowo, że wszyscy wiedzą, że jakby zaczęło się to od tego, że Jezus, jak on opowiada suchary i to się przekształciło na czekamy na żart na początku. Ale to jest wspaniałe, że właśnie nie zagotował się Karol i jego współpracownicy, że brnęli tylko, dalej w te chujo żarty. Wytrwałość, buduje. Słuchajcie, dobrze, bo tutaj miałem jeszcze jeden wąteczek. Trendy. Z czego się śmiano 10 lat temu, co uchodziło? Z czego się śmieje teraz? Jak wy oceniacie, co będzie gorącym tematem w sezonie 2004-2005? Na przykład Szymon Hołownia to jest materiał na 10 minut? No pewnie, że tak. No myślę, że ogólnie to się dzieje teraz w Sejmie, to jest... Kolorowa rzecz, materiał, nie? Można zrobić, coś wspaniałego. No. Jeśli kogoś ta tematyka, interesuje, no w ogóle zmiana władzy, wiesz, taki kamień milowy, to jest na pewno bardzo plastyczne. No tylko... i Sejm do popkultury wszedł teraz, to jest... 3 miliony widzów, tak, panowie. Dokładnie. Ale wiecie, zaczynają być dla was konkurencją. Ale... Więcej subskrypcji na YouTube niż ja, przewidzimy. Ale wiecie, że to ta memiczność w tym wypadku nie ośmieszyła całości, tylko sprawiła, że ludzie zaangażowali się społecznie w to, kto nami rządzi i do czego to zmierza. I to jest fantastyczne, nie? Że... Jestem ciekaw, jak długo to potrwa właśnie, ale jest to bardzo ciekawe. No, wiesz, biorąc pod uwagę tło, czyli marszałka Terleckiego, czy marszałek Witek, to jest resurrection, to jest narodzenie nowej wartości demokratycznej, że widać rozmowę, prawda? I ja na przykład uważam, chociaż pewnie się narażę, że to, co zrobił Braun, też jest jakimś rodzajem rozmowy. Bo słuchajcie, jego w rejonie Rzeszowa poparło 20 parę tysięcy ludzi. On kogoś reprezentuje. On jakąś zbiórkę zrobił teraz na swojej kary, od razu zebrał sianę. Ale tak, 70 tysięcy. Ten skandal zebrał chyba. Ale chyba zrzutka zrzuciła tę zbiórkę. Ale też ta niech głoduje. Ale ta skandal... Ja tutaj może powiem coś kontrowersyjnego. To skandaliczne coś, co zrobił Braun, sprawi, że kolejne posiedzenie Sejmu będzie też... tak samo popularne jak to, że ludzie będą chcieli zobaczyć... Kolejny odcinek. No zobaczymy, kto, czy Mentzen powie coś mądrego, czy... Na szczęście Hołownia go zgasił. Słuchajcie, nawet Janusz, tam poseł Gliński wszedł, minister kultury, tak. I tam apelował o spokój. Dobrze, ale to ja bym się przerzucił trochę, bo czasu mamy mało, a wy jednak jesteście już też globalni, bo byliście w Stanach. I to nie mówię tylko o tym pobycie covidowym. Galiście dla publiczności w Stanach. Jasne. I teraz jest pytanie, tak zwany stary kraj, stara ojczyzna, bo ja często tam bywam i ta Polonia jest mieszana. Są ci, którzy wyjechali w latach 50., jest emigracja lat 80. i jest współczesna. Sprawdzają się żarty w USA, polskie? Ta publiczność jest symetryczna, jest zrymowana z polską publicznością? Ja nigdy nie odczułem, grając tam, żeby coś tutaj zadziałało, a tam, żeby nie zadziałało. Mm. W sensie nie mam takiego, wręcz przeciwnie, mam takie poczucie, że oni będąc tam bardzo mocno śledzą to, co tutaj się dzieje. Uwielbiają komentować jako Polonia to, co się w Polsce teraz dzieje. I nawet to czuć, wiesz, na backstage'u, jak jesteś z organizatorem i on mówi, a teraz tu, teraz w Polsce się to wydarzyło albo to, więc oni jak najbardziej są na bieżąco. A ten występ w Gotham Comedy Club. Tak. Występowałeś tam po angielsku. Tak. I tutaj kolega Szumowski u nas był i też opowiada o tym, że cały świat. I może tutaj jest ta ambicja, bo wydaje mi się, że już ten język, jeżeli ty opanujesz podstawowo angielski... Sure. To myślę, że publiczność światowego stand-upu, ona już nie będzie zwracała uwagi ani na akcent, ani nie do końca gramatykę. No to widać na open micach tam. Że tak naprawdę przed wami jest też międzynarodowa kariera i ja się nie boję tego powiedzieć. Myślę, że to jest kwestia poświęcenia czasu i wyjechania tam, tylko nie na miesiąc, tylko musiałbyś tam pojechać rzeczywiście, na przykład idealnie byłoby na rok. Albo na pół, pobyć w tej rzeczywistości. Rzeczywiście, no z Lotka Englishem, Lotek zajebiście gada po angielsku. Myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żeby spróbować. Ale myślę, że ten rynek tam jest tak rozbudowany, że łatwo by nie było, ale spróbować można. A miałeś tak, Lotek, że idziesz
ulicą, nie wiem, Chicago, Nowego Jorku i nagle słyszysz Jezus Maria Lotek. Ja miałem na Times Square ostatnio też. A Times Square? Times Square to było bardzo dużo. Rafał! Naprawdę? No, a to było miłe Rafał? Czy miałem... Ale czarnoskóry wołał? Tak, Rafał! No. Myślał, że to nadal. Tak. Nie, ale poznał cię ktoś? To nadal no. Rafał. Tak, wiele razy. Gdzie... USA? Tak. Ja nie miałem, powiem ci, miejsca na ziemi, gdzie by mnie Polak nie rozpoznał. Ja tak samo. W każdym razie nie byłem wszędzie. Stany... Ostatnio właśnie twój ulubiony kabaret Ani Mrumru mówił, że był w Tajlandii i poznał ktoś, a potem się okazuje, że to jakiś Polak Tajana mówił, żeby krzyczał Ani Mrumru, Ani Mrumru. No, bo my Ani Mrumru pytaliśmy, kogo oni by chcieli na przykład, gdyby układali swój dream team kabaretowy, kogo, z kim by chcieli występować. Czy wy ze sceny kabaretu, czy ktoś... się nadaje, kogo byście mogli zaprosić, kto by się odnalazł. A daj sobie, daj chwilę, daj skończyć, Otto, wyrwij grasz, kabaret rak, dobra nazwa. Elita, pod egidą. Ja uważam, że nie, że jednak... Ale chcesz się zastanowić? Nie, bo się zastanawiałem na tym, bo miałem kiedyś propozycję. Była propozycja, no. Tak. Ale powinna z kabaretem. Z kabaretem, na jednej wieczorze. Na jednej trasie w ogóle. Tak, że trasa Lotek i kabarety X, Y, Z. Tak, i odmówiłem chyba Hadru po zaskoczeniu. Ale taki Daniec i taki Kryszak, myślę, że byli prekursorami tego trochę, co robicie, nie? Że ja Marcina uwielbiam. Tak. No, super gość. Kryszak tutaj przyszedł i on też miał fajny zwrot zawodowy, no bo grał Hamleta i potem zdecydował się na stand-up, nie? Monologi. Monologi? Czy można to podciągnąć pod sobą? Ja uważam, zależy, że można. Zależy, czy pisali. No, Kryszak sam pisał. Sam pisał. No to stand-up. Mam takie pytanie, bo ty masz takie... niebieskie oczy, ale z czerwonymi elementami. Jedno jest... To reptilianin. Różne co to jest? Co to się stało? To się nazywa chromo, sromo, sromo, tromo. Srom na oczach? Znałem kogoś, kto to miał. David Bowie. Ale to miałeś zawsze? Masz... Wiesz co, to się powiększa z roku na rok. Miałem małe i mam coraz większe, ale ostatnio byłem sobie zrobić okulary i pani powiedziała, że to taka uroda oka. Nie, bo tak rzeczywiście jest to intrygujące. Słuchajcie, bo czas nas goni, a ja bym chciał zadać takie pytanie, które rzadko się zadaje u nas ludziom sukcesu przez duże S. Lotek, a co ci w życiu twoim marnym 38-letnim nie wyszło? Tak szczerze, otwórz się jak przed starszym bratem. Mm-hmm. Wyobraź sobie, że jest Wigilia. Nie mówię, wyszło. Lotek, jak bilans życia? Co ci nie wyszło? Samochód. Nie, bardzo zadowolony jestem z samochodu. Bardzo a tu widać suflerkę Rafała, no, że ci tak powiedział. Tak. Nie. Ja sam wybrałem. Ale nie mam czegoś takiego, co mi nie wyszło. Nie miałeś jakiegoś planu na życie, że będziesz, nie wiem, że będziesz kimś albo coś robił, grał na gitarze? Ja zrealizowałem mój plan, bo mój plan był taki, żeby nie robić tego, co wszyscy. Żeby nie zostać w korporacji, w pracy, żeby nie usnąć z kredytem na mieszkanie i udało mi się to. Rafał? Ja miałem takie marzenie i go nie spełniłem nigdy, żeby pójść do szkoły aktorskiej i to no się właśnie, nie udało. No właśnie, mówiłeś o tym. Chyba dobrze, że się nie udało. No właśnie teraz z perspektywy tak na to patrzę i myślę, że może tak jednak. No bardzo dobrze. Ale warsztatu takiego aktorskiego na przykład mi brakuje. Żałuję, że nie mam takiej wiedzy, wiesz. A widzisz, ja tu wejdę w polemikę, bo masz takie programy, wybacz, aż tak nie będę żonglował jego tytułami, w którym mam wrażenie, że opierasz się w dużym stopniu na interpretacji, czyli na aktorstwie, czyli czuć, że to czujesz. Tak, no staram się, ale jakby cały czas wiem, że są techniki takie, których ja nie znam i nie miałem nigdy na to czasu. No, a jakim aktorem nie chciałbyś być? Wyobraź sobie, że spełniasz to swoje marzenie. Ty masz ile dzisiaj? 33. Jakim aktorem nie chciałbyś być? Bo mamy paru takich aktorów, którymi my na przykład z Piotkiem byśmy nie chcieli. No Fabiańskim nie chciałbym być, tak? No bo on krótko jakiś inny przykład? No sportowiec bardziej. To już fighter. To już jest bardziej fighter. No wiesz, na pewno nie chciałbym być aktorem, który jest taki miotany między, wiesz, reklamą środka na hemoroidy, a jakimś tam graniem na etacie w teatrze i po prostu żyje od pierwszego do pierwszego. Kiedyś jechałem z aktorem na BlaBlaCarze w ogóle i on jechał, gdzieś mnie zawiózł i jechał do teatru. Mówię, kurwa, aktor musi wozić ludzi na BlaBlaCarze za 30 zł? I miałem takie, zawsze zawód aktor mi się kojarzyło, nawet jeżeli tylko teatralny, z jakąś taką wolnością finansową, a nie, że musisz 7 osób mieć w swojej kij, żeby podróż się zwrócił. Ale to może to jest dobry pomysł, żeby pojechać na ten rok do tej Ameryki, pójść do Lee Strasberga, on ma takie kursy. A Ania, partnerka była... Tak, Muchaj, zobacz, jak świetnie sobie radzi od 20 lat, jak miłość. Ale powiedziałem to bez scena i bez krzty i rąk. Ja szpileczkę! Dobrze, moja ulubiona była dziewczyna. Szpileczki. Kończymy. Tak, powoli. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie, że u nas byliście. Też dziękujemy. To była piękna rozmowa o życiu, o pasji, ale o inspiracjach. Muszę zakończyć klamrą. Ty, jeżeli w ogóle, albo byłeś fanem Beatlesów czy Stonesów, Rafał?
To jest nie moja epoka w ogóle. W ogóle. Mógłbyś mnie zapytać Just Five czy Krawczyk? To wolę nie pytać. Ja mówię Krawczyk. Dobrze, a Lotek? Chyba bliżej bym było do Beatlesów. Też mi się wydaje, że ty masz taką, bo Beatlesi to takie ładne melodie, ballady, tak. Nie? I tak mi się jakoś ciepło z tobą kojarzą. Ringo Starr kabaretu. A nie Sympathy for a Devil. To bardziej do Patrzenia pasuje. Panowie, no to w takim razie dla twojej anonimowej zarówno córki, jak i córkosyna, jak i żony. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Merry Christmas. A Lotek dla wszystkich twoich kobiet. Dziękuję. Dla pani twojej konkubiny też. Bardzo dziękuję. Piotrek dla twojego pieska też. Ho, ho, very, very Christmas, jak to śpiewał Merry Artur Szpilka. A my się z naszymi słuchaczami słyszymy dokładnie w Wigilię. Tak. Dziękujemy panu. Dzięki. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. Partnerem super podcastu Wojewódzki Kędzierski są super prezenty.